Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium. Rozpoczynamy kolejną, 36. już numerowaną debatę ufologiczną online. Dziś będziemy kończyć temat nadzorców Ziemi. Po drugiej stronie Skype'a są z nami Marek Żelkowski, pisarz i publicysta, współpracownik Nieznanego Świata. Witaj, Marku. Dobry wieczór wszystkim. Współprowadzący debatę, jak zawsze, współpracownik czasopisma Nieznany Świat oraz współzałożyciel portalu Infra, Piotr Cielebiaś. Witaj, Piotrze. Witam. Niestrudzony poszukiwacz prawdy Chris Mikina. Witaj, Chrisie. A debatę od strony technicznej, jak zawsze, obsługuje Marek Sękiwelius. Tradycyjnie już na początku podam kontakty, pod którymi można się z nami kontaktować, wysyłać pytania, komentować audycje. Numer telefonu to 32 746 0008, 32 746 0008, skype.radio.paranormalium.pl. Można również nadsyłać nam pytania drogą tekstową na gadu-gadu 36 08 80 02, 36 08 80 02. Czekamy również na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl, a także na czacie na naszej transmisji na YouTube. Czekamy także na pytania na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i portalu Infra, a także na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata. Można również nadsyłać nam pytania drogą e-mailową pod adres radio@paranormalium.pl. Panowie, w poprzednim odcinku zaczęliśmy penetrować zagadkę nadzorców Ziemi, tajemniczej inteligencji, która może czuwać nad rozwojem naszej planety. Powiedzieliśmy o synach bożych oraz aniołach obserwatorach. Dziś pójdziemy jeszcze dalej. Pierwszym krokiem będzie teoria Charlesa Forda. Kim on był i dlaczego także on uznał, że jesteśmy czyjąś własnością? Piotrze? Tydzień temu zaczęliśmy rozważenie nad czymś bardzo kontrowersyjnym, mianowicie nad hipotezą, że Ziemia jest pod kuratelą lub też jest bezpośrednio pod władaniem jakiejś inteligencji, która czuwa nad rozwojem naszej planety. I ta inteligencja nie robi tego w sposób delikatny czy też zakulisowy. Ona traktuje nas troszeczkę po macoszemu, rzekomo, według tych koncepcji, które przedstawiliśmy. Jest też wiele dróg interpretacji tej hipotezy. Punktem wyjścia są w zasadzie mity i zapiski ze świętych ksiąg, przede wszystkim tutaj z Księgi Henocha, która mówi o tym, że aniołowie zbuntowani zstąpili na ziemię i zaczęli uczyć ludzi. Te same wątki odnajdujemy u innych autorów, m.in. u Sicina i tak dalej, i tak dalej. Ale prekursorem tego wszystkiego był Charles Ford. I Charles Ford jest to postać, która jest dość znana, a jednocześnie niewiele o niej się mówi, bo funkcjonuje nawet takie pojęcie jak zjawisko fortańskie. I ono jest dość takie, powiedziałbym, kalekie sformułowanie, bo ono moim zdaniem nie powinno mieć racji bytu, ale jest na tyle używane, że przecież czasopismo Fortean Times, czyli taki anglosaski odpowiednik Nieznanego Świata, ma właśnie w tytule toże sformułowanie. I ono się wzięło od nazwiska Charlesa Forda. Kim był ten Charles Ford? Był przede wszystkim pisarzem, literatem, dziennikarzem i żyjącym na przełomie XIX i XX wieku. Zmarł gdzieś chyba w latach 30. Czym się wsławił Ford? W zasadzie trzema książkami.
tworzącymi fundament jego filozofii, z których najsłynniejszą była Księga Wyklętych. I teraz kilka słów o tym, co ten Ford tam publikował. No, te książki są trudne, one wyszły w języku polskim, one są dostępne na Allegro gdzieś na aukcjach w antykwariatach dosłownie za kilka złotych. To są publikacje z lat 90. To są książki trudne, to są książki pełne informacji, nieco archaiczne, a z drugiej strony bardzo trudne w ocenie, dlatego że jest to zbiór relacji, zbiór wycinków prasowych, które Ford latami kolekcjonował i w jego zamyśle miała być to taka trylogia, która mówi o tym, że nauka jest de facto w błędzie, że nauka już na samym starcie ma swoje jakieś tam aprioryczne założenia co do naszej planety, co do Ziemi, co do nauk przyrodniczych, natury rzeczywistości i ona w zasadzie nie akceptuje tego, co wychodzi poza ten wąski kanon. I Ford zebrał mnóstwo relacji na temat bardzo różnych zjawisk, od choćby ognistych poltergeistów, po anomalne opady, po chociażby, no nie wiem, najdziwniejsze, o czym przeczytałem, to jakieś półmetrowe płatki śniegu, to deszcze mięsa i tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę mnóstwo. Są tam nawet przypadki z Polski. Ale takim głównym założeniem Forda, wynikającym z analizy tego wszystkiego, było to, że Ziemia jest poletkiem działania jakiejś inteligencji. W czasach Forda, kiedy on pisał Księgę Wyklętych, nie znano jeszcze zjawiska UFO. Co prawda znany był ten fenomen statków powietrznych z końca XIX wieku, natomiast latających spotków jeszcze nie było, przynajmniej jeszcze o nich tak powszechnie nie mówiono, ale Ford już zdawał sobie sprawę, że zjawisko, które my nazywamy UFO, istnieje, tylko że on też je utożsamiał, co prawda, z przybyszami z jakiejś innej domeny bytu, nie precyzował tego dokładnie, czy są to kosmici, czy są to mieszkańcy innego wymiaru. Zresztą tutaj jeden z czytelników, już jestem tak przyzwyczajony do tej formy, że czasami jej nadużywam. Jeden ze słuchaczy pytał nas, jak definiować w ogóle inny wymiar. Za chwilę mu może na to pytanie odpowiem. Ale powracając do Forda. Ford stwierdził, że dosłownie jesteśmy czyjąś własnością. I ta własność, może nie, ten właściciel być może nie za bardzo zwraca uwagę na ziemian, ale odpędza tych wszystkich, którzy chcieliby wziąć naszą planetę pod swoje posiadanie. Oczywiście kojarzy się to z jakąś bitwą obcych inteligencji o naszą Ziemię, ale też nie ma jednej drogi interpretacji. Ford pisał między innymi o takich formach, które pojawiają się w naszej przestrzeni powietrznej, tudzież oknach do innych wymiarów, z których te istoty mogą przybywać. Także ostatecznie po przeanalizowaniu różnego rodzaju materiału, od ksiąg z wiedzą tajemną, po relacje prasowe o anomaliach, po doniesienia parapsychologiczne i relacje o dziwnych latających obiektach, Ford doszedł do wniosku, że jednak na Ziemi jest ktoś, kto tym wszystkim dyryguje i nie są to ludzie. Musiał mieć podstawy mocne do tego, żeby stwierdzić, że Ziemia jednak czyjąś własnością jest. Jest to ktoś, kogo nie do końca rozpoznajemy. Jest to ktoś, kogo nie widzimy. Być może ktoś, kto nie ma wobec nas w ogóle żadnych zamiarów, w przeciwieństwie do tych nadzorców, o których pisaliśmy, o których mówiliśmy w tamtym odcinku. I ludzie są dla tego kogoś niczym mrówki. Reasumując, według Forda jest ktoś, kto nad nami stoi. Chris, jak widzisz działalność tego pana? Myślę, że Charles Ford powinien być takim naszym świętym, bo właściwie był on wszechstronny, jeśli chodzi o wszelkie zjawiska anomalne i to, co według mnie ciągle jest super aktualne w jego osobie, mimo że wiadomo, przez lata wiele jego tych teorii już w jakiś sposób się zestarzało, bądź
nawet już nie są brane pod uwagę, to fakt, że jego badania były tak wszechstronne i brał pod uwagę tak wiele zjawisk, szczególnie mnie to mocno pasuje, bardzo, bardzo mi odpowiada takie właśnie podejście do pewnych rozmyślań nad zjawiskiem jakimś anomalnym, nad jakimś fenomenem, którego nie potrafimy wyjaśnić, że możemy czerpać z najrozmaitszych dziedzin, nie skupiamy się tylko na jednej, nie zamykamy się w klatce pod tytułem matematyka, fizyka, ufologia, czy coś jeszcze innego, czy robótki na drutach, tylko staramy się znaleźć jak najwięcej możliwości, aby móc takie zjawisko spróbować przynajmniej nadgryźć, spróbować je w jakiś sposób zrozumieć. Charles Fort robił to praktycznie na co dzień. Było mu o tyle łatwo, że jak wspomniałeś, zaczynał jako pisarz, pisał fikcję literacką, pisał powieści, napisał ich sporo, wydał ich znacznie mniej, popadł w straszną nędzę w międzyczasie, bo się za bardzo nie mógł z tego utrzymać, ale ponieważ był takim, można powiedzieć, pracoholikiem, zgromadził masę informacji, danych i nagle z tych powieści, które dotyczyły najrozmaitszych historii, raczej ziemskich niż nieziemskich, zaczęło powstawać to jego oryginalne wówczas widzenie świata jako nie miejsca, tylko ludzi, nas na jednej planecie, ale czegoś znacznie, znacznie większego z włączeniem kosmitów, włączeniem jakiejś innej inteligencji, która ma wpływ na nas, no stał się właśnie dlatego w pewnym sensie tym naszym świętym, który pokazał, w jaki sposób należy patrzeć na ten problem. Także ja patrzę na niego w taki sposób, że Charles Fort, mimo lat, które upłynęły od czasu, kiedy zakończył swoją działalność, kiedy zmarł, jest ciągle aktualny, głównie ze względu na metody, jakie stosował. Był człowiekiem inteligentnym, pełnym pomysłów i potrafił je znakomicie wykorzystać. Oczywiście legendarny jest ten jego sposób gromadzenia informacji, gdzie tworzył miliony najrozmaitszych notatek. Co jakiś czas popadał w taką depresję, wyrzucał te notatki, czasami robił to publicznie, po czym kilka minut później tworzył następne te notatki. Niestety do naszych czasów niewiele z nich się zachowało. Najwięcej jest w Filadelfii, w jednym z muzeów. Któregoś dnia się może tam wybiorę na zlecenie Radia Paranormalium, żeby to wszystko pofotografować i parę takich apokryfów tego naszego świętego, którego ja sam nazwałem święty tutaj naszym, pokazać słuchaczom. Żeby nie tylko można było właśnie mówić, tak jak mówisz, czytelnicy, ale można było i czy słuchacze, także można byłoby to jeszcze zobaczyć na własne oczy. Także myślę, że Charles Fort jest osobą, która ciągle w jakiś sposób żyje w tym, co dzieje się w tych wszystkich dziedzinach, które w jakiś sposób wykraczają poza kanon nauki, które odważają się dać krok w kierunku nieznanego i nie obawiając się kompromitacji, próbując znaleźć jakieś wyjaśnienie. No i między innymi właśnie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy czyjąś własnością. Do jakiego właśnie wniosku Charles Fort w pewnym momencie swojej pracy doszedł, że istnieje jakaś dużo potężniejsza inteligencja od nas i ma ona na nas niewątpliwy wpływ na podstawie właśnie zbierania informacji, tak jak również stwierdziłeś wcześniej, od pism religijnych aż po badania naukowe, czy po przypadki obserwacji najrozmaitszej obiektów czy zjawisk, których nie da się do dziś w żaden sposób wyjaśnić. Na tej podstawie właśnie to twierdzenie zostało zbudowane. Dziękuję. Marku? O Charlesie Forcie. To był przede wszystkim człowiek, który miał pewną, waham się, czy to nazwać manią, w każdym razie był człowiekiem, który gromadził niesłychanie dużo informacji. Ocenia się, tak przynajmniej do takich informacji dotarłem, że zgromadził ponad 40 tysięcy fiszek mówiących o różnego rodzaju dziwnych wydarzeniach. Temu zresztą poświęcił swoje życie. I to były wydarzenia, Piotr już częściowo o tym wspomniał, zresztą Chris także, to były najróżniejsze wydarzenia, chociażby takie, jak Piotr już mówił o niektórych, ja wspomnę o innych, czyli na przykład o wiosce ludzi, którzy mierzyli 10 cm wzrostu, o szkieletach i mumiach olbrzymów, notatki o niesamowitych znaleziskach, które miały 500 milionów lat, czy na przykład na temat urodzenia się dziecka, o niebieskiej karnacji. Poza tym warto też wspomnieć, mówiąc o tym autorze, o tym, Chris o tym mówił, że facet nie miał szczęścia do
do swojej pracy literackiej. On, czy w ogóle pracy, którą wykonywał. On napisał dwie książki, które dzisiaj wydają się, przynajmniej z mojego punktu widzenia, niezwykle ciekawe. To była książka, która nosiła tytuł X i książka, która nosiła tytuł Y. Pierwsza z nich opisywała istnienie cywilizacji marsjańskiej, a poza tym wpływ, jaki owa cywilizacja wywiera na cywilizację ziemską. Druga książka to miał być zestaw dowodów na to, że na biegunie południowym istnieje wysoko rozwinięta cywilizacja. I ta krótka charakterystyka tych książek, jakby nie miałem do nich nigdy dostępu, nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek miał do nich dostęp, ponieważ wydawcy nie byli zainteresowani ich publikacją. W związku z tym Ford spalił rękopisy i nie wiem, czy ktokolwiek, kto czytał te książki, później cokolwiek na temat ich treści zanotował, czy też jakieś fragmenty ocalały. Przypuszczam, że nie i dzisiaj możemy tylko żałować. Może nie samych faktów, które Ford podawał, ale sposobów, w jaki to relacjonował. Śladem tego braku zainteresowania było później to zbieractwo, te książki, które powstały później, które opierały się właśnie na publikacjach prasowych, na gromadzeniu tych publikacji. Cóż jeszcze można o Forcie powiedzieć? Ja sobie przygotowałem, ponieważ wszyscy opieramy się na pewnych cytatach, takich jak, że ziemia to gospodarstwo, a my stanowimy własność, czy też, że istnieje ktoś, kto posiada legalne prawo do ziemi. To są wyjątki stwierdzeń, które wygłaszał Ford. Ja mam przygotowany króciutki fragment, znaczy on jest króciutki, ale nieco dłuższy niż te, które wcześniej przytaczałem, wypowiedzi Forda. On mówił mniej więcej tak: myślę, że jesteśmy własnością. Właściwie powinienem powiedzieć, że należymy do czegoś, że w zamierzchłych czasach nasza planeta była ziemią niczyją, że eksploatowały ją i kolonizowały inne światy, walcząc ze sobą o objęcie jej posiadanie. I teraz jest czyjąś własnością. To coś posiada tę planetę na własność. Pozostali zaś mają się trzymać od niej z daleka. Przypuszczam, że mimo wszystko jesteśmy użyteczni, że pomiędzy walczącymi stronami doszło do porozumienia i że obecnie coś ma do nas legalne prawo, które nabyło w drodze przemocy bądź płacąc za nas naszym poprzednim, bardziej prymitywnym właścicielom, czymś analogicznym do szklanych paciorków, że wszystko to, co jest wiadome od wieków pewnym grupom ludzi żyjących pośród nas w postaci sekt lub zakonów, których członkowie pełnią rolę przewodników stada w odniesieniu do pozostałej części ludzkiej populacji, albo też ważniejszych niewolników lub nadzorców kierujących nami zgodnie z otrzymywanymi skądś instrukcjami, za którymi kryje się nasza tajemnicza użyteczność. Ja skończę na tym ten fragment, który cytowałem i myślę, że na temat Charlesa Forda ode mnie tyle. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałem parę groszy dorzucić Chris McKinna. Chrisie? Ja tylko dwa słowa chciałbym jeszcze dodać do tego, że takim współczesnym wcieleniem Forda jest, według mnie, wydaje mi się, David Childress Hatcher, który działa niemalże identycznie jak Ford. Jest to człowiek, który tworzy całą masę książek. Książki są zwykle kompilacjami na podstawie właśnie jego notatek, doniesień prasowych, pewnych teorii, spotkań z ludźmi. David Hatcher wydaje się być mądrzejszy troszeczkę od Forda w tym, że potrafił umiejętnie ten swój sukces taki literacki zamienić także na sukces finansowy. Otworzył własne wydawnictwo, które wydaje się, że rozwija się świetnie i przynosi mu dość spore dochody, co pozwala Hatcherowi praktycznie być we wszystkich miejscach na Ziemi, w których coś się dzieje, coś wydobyto, coś odnaleziono, spotkać praktycznie wszystkich ważnych ludzi, którzy mają interesujące i ciekawe teorie na temat właśnie tego, skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy. Także myślę, że właśnie Hatcher będzie takim wcieleniem właśnie Charlesa Forda i w taki sposób chyba należy go traktować. Dziękuję. Chciałbym jeszcze dodać coś o Forcie. No Ford rzeczywiście, ta pierwsza część jego kariery była troszkę nieudana,
nieudana, ale co ciekawe, on potem dostał spadek i on mógł się poświęcić temu, tej pracy twórczej już w zupełności, także przesiadywał w bibliotece największej nowojorskiej, Krzysztof pewnie wiedział, w jakiej, ja już nie pamiętam, i zbierał tam te swoje materiały prasowe. Problem w tym, że one rzeczywiście były bardzo różne i ich wiarygodność czasami, jak to w prasie, może być w różny sposób oceniana. I mimo to jest to lektura pasjonująca, choć trudna i na pewno zmuszająca do refleksji, bo zakres tematów, jaki porusza Ford, jest ogromny. Co ciekawe, mało kto wie, że to Ford jako pierwszy w zasadzie pisał o problemie, jakim jest teoria starożytnych kosmitów, chociaż poświęcił temu bardzo krótki fragment. Także jest to na pewno pod jakimś względem ojciec współczesnej ufologii, jeden z wielu ojców współczesnej ufologii, który, choć tego terminu UFO nie znał, to miał na tyle przenikliwy umysł, albo też doszedł do takich wniosków, które były bardzo, bardzo kontrowersyjne, bardzo współczesne, ale nie mógł o tym pisać wprost. Dlatego może tak bardzo zawalowane treści skrywają się w tej jego trylogii, którą, jak mówię, można dostać w większości antykwariatów, a już na pewno gdzieś tam na aukcjach internetowych. Przechodzimy do pytania numer 2 z naszej ściśle tajnej listy pytań, a brzmi ona następująco. Zwolennikiem teorii o naszym zniewoleniu przez obcych jest również hiszpański pisarz, ufolog, były jezuita Salvador Freixedo. Ma on jednak nieco inną wizję. Według niego ludzkość uciskają nie tylko przybysze z innych światów, ale też innych wymiarów i rzeczywistości, karmiący się energią wytwarzaną przez nasze emocje. Co wy na tą okultystyczno-ezoteryczną teorię? Może tym razem pierwszy niech się wypowie Chris McGinna. Chrisie? Freixedo był jezuitą, a z tego co wiemy z historii, no to jezuici są olbrzymim zakonem, niezwykle wpływowym. Chyba w tej chwili to jest najbardziej wpływowy zakon jezuitów, ponieważ ma nawet swojego papieża, to znaczy papieżem został jezuita, więc to świadczy o wpływach i potence tego zakonu. No i jezuici są spadkobiercami, można powiedzieć, tego, co robili w średniowieczu Dominikanie, czyli między innymi przyjęli świętą inkwizycję. Mówię o tym dlatego, że wskazuje to, że są niezwykle wnikliwymi badaczami Pisma Świętego, ale nie tylko, także zjawisk, które się rozgrywają w świecie, zjawisk, które w jakiś sposób dotykają religii, jej interpretacji, i stali się oni z ramienia Kościoła w jakiś sposób takimi strażnikami tej religii, tego, żeby nie zbaczała z raz wyznaczonej jedynie słusznej ścieżki. Freixedo był dobrym zakonnikiem, inteligentnym zakonnikiem, świetnym badaczem, był chwalony przez swoich przełożonych aż do któregoś momentu, do tego momentu, kiedy nagle zrozumiał, że niekoniecznie wszystko to, czym się on zajmuje, musi się dziać w sferze boskiej. A właściwie doszedł do bardzo radykalnego takiego wniosku, że właściwie wszystko, co dzieje się w tym naszym świecie, pełnym niezwykłych wydarzeń, anomalii i różnych sytuacji, których nie potrafimy sobie wyjaśnić, a przypisujemy je sile boskiej, być może tą siłą sprawczą wcale nie jest Bóg, tylko jest jakaś bardziej rozwinięta od nas cywilizacja. I teraz na tej zasadzie, na prostej analogii, doszedł do wniosku, że może się to dziać właściwie w takich dwóch formach. W pierwszej formie, tej, którą my obserwujemy, trzech wymiarach, tak więc kiedy widzimy na przykład latający spodek, czy wydarza się coś na przykład, co dziś nazywamy zjawiskiem maryjnym, czy jest to na przykład jakiś inny cud, który jest uznawany za cud religijny i widzimy tego fizyczne znamiona tego cudu, że coś się wydarzyło i coś się zmieniło. Z jednej strony w taki sposób właśnie ta obca cywilizacja, czy ci kosmici, czy ci ludzie z innej planety, spoza naszej Ziemi, stoją za tym, a z drugiej strony doszedł do wniosku, że to, co dzieje się w naszym świecie duchowym, to, co dzieje się w naszej głowie, ponieważ jesteśmy istotami niezwykle emocjonalnymi, w związku z tym wiele rzeczy na nas wpływa, wielu ludzi ma niezwykłe zdolności nawiązywania kontaktów z czymś,
co w wielu przypadkach trudno nazwać kontaktem na przykład z tą dobrą siłą nadprzyrodzoną. Często nazywamy to, że są to siły demoniczne, że wcześniej nazywano, że są to siły diabelskie wręcz, które nakłaniają do złego. No i Frejsier doszedł do wniosku, że być może właśnie znów nie ma to nic wspólnego właśnie z religią, a raczej z, właśnie z tymi istotami pozaziemskimi, które także wpływają w ten sposób na nas. Także z jednej strony w tej formie fizycznej, ale z drugiej strony w tej formie emocjonalnej, w tej formie, która rozgrywa się gdzieś w naszej psychice. Także praktycznie można uznać, że Frejsier, który został w końcu wyrzucony z zakonu jezuitów i wyklęty, no, doszedł do takiego prostego wniosku, że wszystko to, co my nazywamy religią, wcale religią nie jest. Jest to czysta żywa ufologia, że za wszystkim tym nie stoi żaden Bóg, żadne anioły. To są tylko nazwy, które mają to przykryć. Natomiast stoją za tym jakieś siły pozaziemskie, inteligentne siły pozaziemskie, które mają różne cele. Mogą się zwalczać nawzajem, ale mogą też wiele rzeczy robić nam na przekór dla własnej zabawy. I tak mniej więcej z grubsza wyglądałoby pojmowanie tych właśnie istot pozaziemskich według właśnie byłego jezuity Frejsiera, który w ten sposób to właśnie widział. Także doszedł on w swoich końcowych wnioskach, doszedł do, że się powtórzę, wniosku, że jesteśmy poddawani jakiemuś programowi, jest prowadzony na nas jakiś test, jakiś olbrzymi eksperyment, który ma swój początek i koniec. W zasadzie jesteśmy tylko taką w pewnym sensie igraszką losu, igraszką tych właśnie istot pozaziemskich, które powołały nas do życia i jednocześnie są zdolne do tego, aby je zakończyć każdym dowolnym, wybranym przez siebie momentem, dopóki nie zaspokoją tych swoich potrzeb, jakie są z nami związane. Dziękuję. Piotrze? Tak, Frejsiero, dzisiaj pewnie już bardzo stary człowiek, mam nadzieję, że jeszcze żyje, to hiszpański były zakonnik, ufolog, badacz zjawisk paranormalnych. Jego historia życia jest dość sensacyjna, dlatego że pochodzi z rodziny. Tak, w ogóle to wyjdźmy od tego, że napisałem o nim bardzo długi artykuł dla Nieznanego Świata. I w tym artykule streściłem wszystkie jego koncepcje. Bardzo, bardzo, bardzo kontrowersyjne. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sobie nabyć ten numer z tym artykułem, bo to było już dość dawno. Frejsiero urodził się w rodzinie dość biednej. Bodajże jego brat i siostra też wybrali życie duchowne. Sam Frejsiero miał lewicowe poglądy i po prostu potem jak wyjechał do Ameryki Południowej, przebywał między innymi na Kubie, bodajże na Puerto Rico, i tam napisał kilka książek, które bardzo mocno uderzały w kościół, a jako jezuita za bardzo nie mógł sobie na to pozwolić. Został nawet uwięziony na Kubie swego czasu przez ówczesny, jeszcze niesocjalistyczny rząd. Potem uwięziono go jeszcze gdzieś, bodajże w Boliwii, tego już teraz nie pamiętam. Prawdopodobnie w latach 60. Frejsiero został uwięziony, został wydalony z zakonu i ze stanu kapłańskiego. I od tego czasu zajął się swoją drugą pasją, jaką były zjawiska niezwykłe. I Frejsiero robi to, znaczy on, jego teoria jest bardzo, bardzo rozbudowana i ona tylko w pewnym względzie, że tak powiem, zbiega się z tym, co mówił Ford. Dlatego, że Frejsiero napisał taką książkę Ludzka ferma, i ona automatycznie kojarzy się z tym, co mówił Ford, że jesteśmy czyjąś własnością, tylko że Frejsiero troszeczkę bardziej to precyzuje. On uznaje, że może nie tyle Ziemia, co ludzie stanowią obszar działania pewnych inteligencji. On się tutaj odwołuje do przykładu, o którym już kiedyś mówiliśmy, o tym, że ludzie nie muszą być szczytową formą ewolucji. Tutaj daje taki przykład między innymi, że daje przykład miasta, w którym istnieją różne poziomy, zarówno te, po których hasają sobie koty, czyli dachy, jak i kanały, w których żyją szczury. I teraz, kiedy taki szczur widzi człowieka wchodzącego do kanału, no to ma z tym pewnie spory problem. Tak samo my, widząc przybyszy albo z wyższych częstotliwości naszej rzeczywistości, albo przybyszy w ogóle z innego wymiaru, no bierzemy ich za istoty magiczne bądź ufonautów. Natomiast on twierdzi, że ten świat,
tych istot, świat tych inteligencji, czasami cielesnych, a czasami niecielesnych, jest bardzo skomplikowany. To znaczy, w tym świecie istnieją zarówno istoty, które, nie wiem, możemy nazwać geniuszami, jak i te, które możemy nazwać elementalami. Są to te, które w jakiś sposób wpływają na człowieka, ale w sposób niematerialny. Które w jakiś sposób są w stanie, nie wiem, wpływać na nasze myślenie, czy się nam objawić. Natomiast jest też druga grupa istot, która ma wyraźnie złe zamiary. I te istoty lubują się w tym, by generować w ludziach strach. Strach, przerażenie, nienawiść, złość, wszystko to negatywne. Dlatego, że Freysedo wychodzi w pewnym momencie z założenia, że te istoty, tym istotom potrzebne jest do funkcjonowania, no bo inaczej one się po prostu zasilają naszymi negatywnymi fluidami. I to wszystko, co dzieje się na Ziemi, wszystkie złe emocje, ponieważ człowiek jest istotą posiadającą mózg, działający w sposób, że tak powiem, bardzo atrakcyjny dla tych istot, wszystko to te istoty przyciąga tak naprawdę i one żywią się naszymi negatywnymi emocjami. Freysedo też dochodzi do bardzo ciekawego wniosku ogólnie na temat religii. On mówi, że te istoty, ci tajemniczy przybysze z tych ezoterycznych krain, nie do końca kosmici, ale też nie do końca duchy, coś pośrodku, jakieś inteligencje, powiedziałbym, inne, chyba tak to można nazwać, inna inteligencja, no bo jakąkolwiek tu definicję zastosujemy, to ona będzie kulawa. I te inteligencje, każda z nich wypracowała albo stała za rozwojem konkretnej religii. I popieranie danej religii, fanatyzm religijny sprawia, że my tylko wzmacniamy pewną grupę istot. Oczywiście nie mówię tutaj teraz swojego zdania, mówię tutaj o zdaniu Freysedo. Wzmacniamy pewną grupę istot, które, mówiąc brzydko, pasą się tymi wszystkimi energiami, które są generowane przez ludzi. Także człowiek jest jakby takim... do człowieka są podpięte pasożyty, których my nie widzimy, ale których działanie czasami odczuwamy. I on tutaj się powołuje między innymi na te wszystkie dziwne incydenty, począwszy od opętań demonicznych poprzez objawienia maryjne, a nawet abdukcje. Dla niego to jest wszystko w zasadzie wytwór jednej siły. Ale żeby troszeczkę rozjaśnić ten ponury obraz, powołuje się też na inne przykłady, kiedy te istoty, kiedy te inteligencje mogące czasami przybierać różne formy, w zależności od tego, jak im się po prostu chce, przekazują ludziom bardzo konkretne informacje. No tutaj możemy dać za przykład między innymi owe objawienia maryjne, tutaj możemy dać za przykład te wszystkie historie, albo te wszystkie koncepcje krążące wokół tego, o czym mówił Terence McKenna, a dotyczące tego, że nasi przodkowie, mając kontakt z innym wymiarem bytu i z innymi z istotami, które tam mieszkają, które możemy nazwać, które możemy porównać z ezoterycznym planem astralnym, pobierali od nich wiedzę. To od nich zyskały wiedzę taką podstawową na temat tego, jak przeżyć w przyrodzie i od nich zyskały wiedzę, no to już na troszkę wyższym poziomie. Stąd kult, albo inaczej, może nie kult, ale stąd ta wielka waga, którą przypisywano dawniej wszelkiego rodzaju stanom transowym i narkotycznym. Do tego, że z tego właśnie pochodziła wiedza. Reasumując, Freysedo, no i chyba to będzie najlepsze porównanie, uznaje, że jesteśmy, i to jest też taki element bardzo religijny w jego myśleniu, bo on tego myślenia religijnego mimo wszystko się nie wyzbył i ja myślę, że taka koncepcja jest jednak religijna, mimo wszystko, że go wywalono z zakonu i z kościoła, to Freysedo pozostaje w kręgu tego myślenia stricte religijnego i buduje sobie taką drabinę bytów, podobną do tych drabin bytów, o których mówili średniowieczni myśliciele, na której człowiek usadowiony jest gdzieś bardzo blisko, a wyżej są te istoty, które my określamy mianem anielskich, chociaż one się dzielą na różne grupy i my ich nie widzimy, ale one są absolutnie prawdziwe i one zwykle na nas pasożytują, dopóki się w jakiś sposób nie będzie przed nimi bronić, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe. My zaś stanowimy rodzaj poletka, rodzaj wspomnianej fermy,
z której te istoty w ten czy inny sposób korzystają. Natomiast to, co wyróżnia Freycedo od innych koncepcji, to fakt, że jest to w jego, według niego, no taka raczej niekontrolowana własność. To znaczy jest to forma pasożytnictwa po prostu, ale bez jak to określał Ford, formalnej własności, czyli istniejemy w systemie, w którym jesteśmy na to pasożytnictwo ezoteryczno-astralne skazani. Dzięki. Marku? O Freycedo warto powiedzieć, że on... powiem tak, że tak naprawdę z kościoła, według moich informacji, został wywalony z powodu takiej swojej żyłki, nazwijmy ją, społecznej. On już, jeśli mówimy o Kubie, to on na Kubie działał, kiedy jeszcze funkcjonowała administracja Batisty, czyli jeszcze nie było Fidela. I w 1957 roku on opublikował książkę 40 przypadków społecznej niesprawiedliwości, która tak rozsierdziła dyktatora, że po prostu zakonnik został wydalony, o ile pamiętam, na Puerto Rico. Natomiast takim gwoździem do trumny kariery zakonnej człowieka, o którym mówimy, była książka, no jak najbardziej o problemach społecznych, Mój Kościół śpi, chyba tak się nazywała, tak, taki był tytuł, Mój Kościół śpi, gdzie w tej książce krytykował błędy i wszelkie patologie, które występują wśród kapłanów i hierarchów kościelnych. I to by może jeszcze przeszło, to znaczy nie wiem, jaka wówczas była wrażliwość hierarchów kościelnych, natomiast on pozwolił sobie w tej książce również zakwestionować niektóre dogmaty i to właściwie podpisał na siebie wyrok, jeśli chodzi o swoją karierę zakonną, bo za tę właśnie książkę napisaną w 1968 roku Freycedo został wydalony z zakonu. Notabene była mowa o tym, że spędził też jakiś czas w więzieniu. Owszem, został za tę właśnie książkę uwięziony w Wenezueli, a książka, o której wspomniałem, czyli Mój Kościół śpi, w Hiszpanii na długi, długi czas została książką, która była zakazana. Po prostu była na indeksie. Jeśli chodzi jeszcze o poglądy, to później zaczął mówić o tym, że popełniamy duży błąd, jeśli wierzymy, że te istoty, o których mówił Piotr, o których mówił Chris wcześniej, są bardziej technicznie zaawansowane od nas, że obserwują nas z pojazdów, które gdzieś tam się unoszą, czyli z tego, co z takich pojazdów, które określamy mianem UFO. Znaczy błędem jest to, jeśli uważamy, że jeżeli oni są za bardziej zaawansowani technicznie, to muszą też być bardziej zaawansowani moralnie. On twierdził, że czyny tych istot, z którymi mamy okazję się stykać, wyraźnie wskazują na to, że że jest zupełnie inaczej, że ich etyka jest zupełnie inna niż nasza. Dalej twierdził, że te pojazdy, które obserwujemy nad Ziemią, one mają bardzo różne pochodzenie. I twierdził, mówił o tym, że te pojazdy pochodzą z fizycznych światów, podobnych takich jak nasz, to równie dobrze jest bardzo możliwe, że pochodzą z innych wymiarów albo też z innych rzeczywistości, że istoty, które przybywają do naszego świata, pochodzą ze światów, w których w ogóle panuje inna fizyka, w których panują inne warunki. Jedyne, o czym wspomina, jedyna ważna, znaczy może nie jedyna, ale ważną rzeczą, o której mówił, to to, że chociaż pochodzą z innych światów, z innych wymiarów,
to w momencie, kiedy przenoszą się do naszego świata, podlegają prawom fizyki, które obowiązują w naszym świecie. I to może jest taka ważna informacja. Natomiast mówił też o tym, że kontakt z innymi istotami może zachodzić na mentalnym poziomie, kiedy na przykład słyszymy jakieś głosy w głowie lub może być wizualny, czyli ale rzekomo fizyczny, czyli kiedy obserwujemy jakąś istotę, ale to wcale nie oznacza, że ona w naszym świecie znajduje się w sposób fizyczny. Te istoty, o których wspomina Freisiedo, to mogą być istoty, które prezentują się człowiekowi pod postacią istot boskich, anielskich, i one jakby przekazują osobom, którym się pojawiają, jakieś różne przesłania. Są to różnego rodzaju prawdy, przekazy, które mówił jednak o tym, że one zawierają w sobie dużą, zarówno dużą porcję prawd, jak i fikcji, nieprawd. I bardzo ciężko, mówił o tym, że bardzo ciężko jest jedno od drugiego oddzielić. Dalej myślę, że na ten temat chyba wystarczy. Myślę, że więcej informacji. Znaczy, ja powiem tak, dlatego się trochę wzdragam przed rozpowszechnianiem, ponieważ ja nie do końca ufam tym wszystkim rewelacjom Freisiedo. Podejrzewam po prostu, że kiedy jego zakonna działalność, ta jego wrażliwość społeczna, którą przejawiał, ta dusza, nazwijmy to, bojownika, człowieka, który walczył o pewne sprawy w obrębie Kościoła, kiedy to stało się niemożliwe, bo przestał być zakonnikiem, poszło w inną stronę. I ja nie do końca w te jego przesłania wierzę, aczkolwiek jeśli chodzi o samą ideę, sam pomysł, który Freisiedo zgłasza, Wydaje mi się to po prostu ciekawe. Istot, które przybywają do nas z innych wymiarów i żywią się naszymi emocjami, szczególnie tymi, z których nie jesteśmy dumni. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do pytania numer 3. Przeskoczmy do innej koncepcji. John Ball, amerykański astronom, stworzył w latach 70. tak zwaną hipotezę ZOO. Zakłada ona, że obcy, a w zasadzie ich uczeni, mogą się nam przeglądać jak wielkiemu ogrodowi zoologicznemu, ale nie ingerują w nasz rozwój. Czy rzeczywiście możemy żyć w wielkim kosmicznym ZOO albo rezerwacie należącym do obcych nadzorców? Może tym razem pierwszy niech się wypowie Marek Żelkowski. Marku? Ja powiem tak, że ta hipoteza takiego ZOO wydaje się bardzo ponętna. Ona jest na pewno bardzo ponętna i często wykorzystywana na przykład w literaturze SF. Natomiast ja odnoszę się dosyć sceptycznie, ona w ogóle, może zanim powiem dlaczego, to powiem o tym, skąd się wzięła. Hipoteza ZOO jest niejako odpowiedzią na paradoks Fermiego, czyli braku dowodów na istnienie inteligentnego życia, tej prostej konstatacji, że skoro wszechświat jest taki ogromny i tyle jest potencjalnie światów nadających się do zamieszkania, to dlaczego nikt z nami się nie kontaktuje? Wydawało się, to tak w skrócie, tak, mówiąc o paradoksie Fermiego. To wydawało się takim dobrym wyjaśnieniem, czyli dlaczego obcy się z nami nie kontaktują? No, ponieważ obserwują nas z daleka, nie ingerują. Jesteśmy dosłownie jak zwierzęta w zoo, przychodnie nam, przyglądają się nam uważnie, ale nie ingerują w nasze życie. Powiem tak, że dlatego odnoszę się sceptycznie, ponieważ wcześniej mówiliśmy o kreowaniu konfliktów, o tym, że da się na Ziemi zaobserwować tego rodzaju oddziaływania, które można na przykład przypisać obcym, którzy rzeczywiście ingerują w naszą rzeczywistość.
którzy jakby starają się pewnych, poprzez pewne działania oddziaływać na nasz rozwój, na nasze wynalazki, na to, w jaki sposób postrzegamy wszechświat, w jaki sposób postrzegamy naukę. I w związku z tym ta zasada nieingerencji, czy też jakby nie pod... to wydaje mi się dosyć wątpliwe, chociaż warto powiedzieć, że przy okazji kosmicznego ZOO mówiono o tym, że być może istoty, które są twórcami tego ZOO i obserwują ziemian, mają różnego rodzaju aparaturę zgromadzoną, która przebywa w Układzie Słonecznym. Ona jest dobrze ukryta i dzięki niej obserwują aktywność ludzkiej cywilizacji, tak jak pracownicy ZOO czy też zwiedzający obserwują aktywność zwierząt. I tutaj warto wspomnieć o tym, że istnieje cała literatura na temat różnych tajemniczych obiektów, które znajdują się w Układzie Słonecznym, w różnych jego częściach, no, na przykład gdzieś na orbicie Jowisza, gdzieś w pasie asteroid i tak dalej. Myślę, że to nie jest w tej chwili tematem naszej debaty, ale warto o tym powiedzieć, że powiedzmy, o ile nie do końca ta teoria mi się podoba, to warto powiedzieć, że jakieś przesłanki świadczące o jej prawdziwości no, pojawiają się. Warto też powiedzieć, że ta hipoteza Bala, która pojawiła się w 1973 roku, że ta hipoteza zakłada, że nasza cywilizacja rozwija się w jakiś tam sposób oryginalny i dlatego jest obserwowana. Obce istoty chcą patrzeć na rozwój ludzkiej cywilizacji, żeby ta cywilizacja rozwijała się w sposób naturalny, bez ingerencji, i w związku z tym, ponieważ jesteśmy właśnie tacy ciekawi, to dlatego postępują w ten sposób. Z ciekawostek warto powiedzieć, że ta koncepcja ZOO pojawia się później w serialu, w ogóle w cyklu Star Trek, gdzie jedna z zasad, bodajże pierwsza zasada, to jest zasada nieingerencji w rozwój obcych cywilizacji do momentu, kiedy te cywilizacje nie osiągną progu orbity wokół swojej planety. W każdym razie nie wyjdą, nie odlecą w kosmos. I wtedy dopiero może nastąpić kontakt, a wcześniej mogą być tylko i wyłącznie obserwowane. Powtórzę się, ale podchodzę dosyć sceptycznie do tej teorii, którą sformułował radioastronom John Ball. No i może tyle. Dziękuję. Krysie? Teoria Bola jest takim wynikiem z jednej strony entuzjazmu, a z drugiej strony rozpaczliwej sytuacji nauki, która obserwując zjawiska fizyczne stara się je wyjaśnić, bo na tym polega natura nauki, ale w żaden sposób nie potrafi. Stąd ten paradoks Fermiego, stąd wiele problemów z tym, aby uznać, że może istnieć jakiekolwiek życie pozaziemskie. John Ball jako klasyczny, twardy naukowiec z Harvardskiego Uniwersytetu próbował w jakiś sposób znaleźć rozwiązanie tego impasu, w który wpadła nauka. W momencie, kiedy mamy do czynienia w jego, przynajmniej w czasach, kiedy on tworzył tą swoją teorię ZOO, mamy do czynienia z takimi dwoma wiodącymi hipotezami na temat życia pozaziemskiego. Pierwsza to jest ta hipoteza stworzona przez Sagana i Szkłowskiego, która była taką hipotezą chemiczną. Oni uznali, że życie musi rozwijać się wszędzie we wszechświecie, gdzie tylko napotka jakiekolwiek warunki, które takie życie umożliwiają. Czyli generalnie sprowadzali oni życie do takiej jakiejś reakcji chemicznej, która powstaje w takich sprzyjających warunkach i to życie musi powstać, więc zakładając, że mamy miliardy planet dookoła, gdzieś muszą być takie podobne warunki i życie musi powstać. Tyle, że nie ma żadnych danych, aby móc to w jakiś sposób potwierdzić. Tą drugą taką teorią, to była teoria lansowana przez wówczas radzieckich uczonych, Oparina i Fesenkowa zwłaszcza, a także von Hernera na Zachodzie. I ona dotyczyła tego, że mówiła o tym, że statystycznie, ponieważ mamy wokół siebie tyle planet, tyle słońc,
tyle galaktyk i odkrywamy każdego roku następne, więc statystycznie życie gdzieś musi istnieć. Ale znowu, nie mamy żadnej aparatury i możliwości, ażeby to sprawdzić. Jednocześnie jedna i druga teoria, jej słabością było to, że to życie, które rzekomo miałoby gdziekolwiek istnieć, w żaden sposób się z nami nie kontaktuje. Nie tylko my nie jesteśmy w stanie stwierdzić jego istnienia, ale jednocześnie to życie, które być może przyjęło zaawansowaną formę, bo skoro my przyjęliśmy zaawansowaną formę, to nie należy wykluczyć, że do podobnych zjawisk doszło w kosmosie i że być może są tam cywilizacje dużo bardziej rozwinięte niż nasza, która potrafi podróżować, pokonywać przestrzenie międzygalaktyczne, że właśnie, że no, nie ma tego kontaktu i stąd właśnie ten rozpaczliwy paradoks Fermiego, który mówi, że no, ten wszechświat musi tętnić życiem, tylko że nie mamy żadnego na to najmniejszego takiego twardego, konkretnego dowodu, że tak rzeczywiście jest. Więc w tym momencie pojawi się Bohr, który stworzył taką prostą i bardzo atrakcyjną hipotezę tego, która w skrócie mówi o tym, że po prostu ci wszyscy kosmici zostawili nas w spokoju. My przechodzimy jakąś fazę rozwoju i w tej fazie rozwoju nie należy nam przeszkadzać, więc należy trzymać nas w jakimś rezerwacie. I podobnie jak zwierzęta w rezerwacie nie mają pojęcia o istnieniu nadzorców i strażników dookoła tego rezerwatu, podobnie jest z naszą planetą, z którą ograniczono kontakty, nie nawiązuje się żadnych kontaktów, nie pozwala się też na zdobycie jakiegokolwiek konkretnego dowodu, że ta cywilizacja obca, pozaziemska, rzeczywiście może istnieć. I jest to właśnie taki wyraz trochę rozpaczliwej próby nauki, żeby móc w jakiś sposób zachować twarz w próbie odnalezienia odpowiedzi na to, czy rzeczywiście istnieje życie pozaziemskie. I można powiedzieć, że trwa to po dziś dzień, bo mamy straszny opór w nauce do tego, aby móc przyznać, że takie życie rzeczywiście istnieje. Mimo że wiele wskazuje, że już na poziomie jakichś drobnoustrojów, bakterii, mikroorganizmów takie życie istnieje na Marsie, a więc musi istnieć także na Wenus i być może na innych planetach naszego nawet Układu Słonecznego, więc tym bardziej musi istnieć gdzie indziej. Mimo to ciągle ten opór istnieje i dlatego nauka ma z tym problem. I praktycznie od czasów Bohra nie stworzono żadnej innej teorii, która by dawała ten krok do przodu. I dlatego już później operujemy na teoriach, które w jakiś sposób przypominają bardziej metafizyczne teorie, takie jak miał ksiądz Preissiedo i inni. I powiedzmy ufologowie czy ufolodzy, którzy budują swoje teorie już nie w oparciu o fakty naukowe, a pewne spekulacje teoretyczne, które również nie mają właśnie tego jądra dowodu potwierdzającego, czy jest tak, czy jest inaczej. Także tak w skrócie można określić teorię Bohra. Dziękuję. Piotrze? Trudno będzie dodać coś po tak rozbudowanych wypowiedziach. No, może najbardziej koncepcję Bohra wyróżnia to, że o ile Preissiedo i Ford mówili o czymś, co przypomina w zasadzie teorię spiskową lub koncepcję religijną, tak Bohr starał się na podstawie zebranych, może nie zebranych dowodów, tylko na podstawie pewnych koncepcji dać odpór paradoksowi Fermiego, czyli paradoksowi, który mówi, że tyle jest galaktyk we wszechświecie, a kosmos jakoś dziwnie milczy. A Bohr mówi na to tak, no cóż, no kosmos milczy, ale musi milczeć, dlatego że prawdopodobnie jakaś obca inteligencja ma nas pod kuratelą i traktuje nas jako swego rodzaju rezerwat. I wiedząc, że kontakt mógłby nam w dużej mierze zaszkodzić. To znaczy, bo myśmy o tym mówili w wielu debatach przy okazji problemu kontaktu. No, gdyby społeczeństwo ziemskie jest spolaryzowane, gdyby kosmici się na Ziemi pojawili, no to w zasadzie z kim się mają skontaktować? Skontaktowaliby się zawsze z przedstawicielem któregoś z kręgów kulturowych. Czy on by na tym skorzystał, czy nie? Jakoś by go to dotknęło. Gdyby skorzystał, gdyby na przykład, no myślę teraz, strzelam, kosmici lądują w Burkina Faso i przekazują tamtejszemu rządowi recepturę na lek na raka albo na zbudowanie superbroni. I oczywiście myślę, że coś takiego jak przekazywanie informacji z wyższej cywilizacji do niższej cywilizacji nigdy nie nastąpi. Natomiast sami kosmici mieliby problem z określeniem
kogo w ogóle wybrać. Także jeżeli woleliby lepiej nie ingerować, mając na pewno jakąś zaawansowaną wiedzę, nie tylko technologiczną, ale i społeczną, i historyczną, samemu, gdyby, jeśli istnieją, mogliby przerabiać już różnego rodzaju problemy. I Boll pewnie miał to wszystko na myśli i stąd też stworzył hipotezę o rezerwacie lub o zoo, która mówi właśnie o tym, że no ktoś nas po prostu pilnuje i dogląda, żebyśmy, może nawet czasami troszkę ingeruje, na pewno się nami interesuje, ale nie pokazuje tego, dlatego że wie, że mogłoby to wpłynąć na nasz rozwój w jakiś sposób. I tutaj ten problem, bo no, to miałoby sens, gdyby w kosmosie istniała jedna cywilizacja zdolna do podróży międzygwiezdnych. Natomiast czy wobec potencjalnej mnogości obcych w kosmosie to odizolowanie Ziemi byłoby możliwe do utrzymania, prawda? To pierwsze pytanie. Także hipoteza Bolla ma tylko sens w przypadku, kiedy istnieje jakaś wąska grupa cywilizacji, jedna cywilizacja, albo też grupa cywilizacji, które umawiają się wspólnie w celu prowadzenia wspólnej polityki wobec cywilizacji na niższym poziomie rozwoju, bo tak naprawdę gdyby istniało tych wielu obcych, no to oni rzeczywiście musieliby się, brzydko mówiąc, prać na orbicie gdzieś tam. Jedni musieliby nie dopuszczać Ziemi do Ziemi innych, a to jakoś chyba nie zachodzi, nie obserwujemy takich walk i wojen. Pojawiła się też taka koncepcja, która mówiła, że obcy obserwujący naszą planetę mogą się ujawnić wtedy, kiedy my osiągniemy zdolność do podróży międzygwiezdnych. To jest całkiem ciekawe, bo to mogłoby nas postawić w jednym rzędzie, albo inaczej, mogłoby nas wynieść na pewien już poziom z tego planetarnego przedszkola do pewnego rodzaju już kosmicznych graczy, tak? Takich, do cywilizacji, które są zdolne do postawienia kroku w kosmos i kształtowania tej kosmicznej polityki. Może istnieje jakaś cywilizacja, która nam się przegląda. Tego się nie da wykluczyć. Jestem zdania, że jest większe prawdopodobieństwo na to, że to małe sondy, małe obiekty UFO, najmniejsze obiekty UFO są obiektami pochodzenia pozaziemskiego, niż na to, że tymi pozaziemskimi obiektami są latające spotki. Także hipoteza Bolla, mimo tutaj takiej otoczki teorii spiskowych, była całkiem naukową próbą odpowiedzi na paradoks Fermiego i sformułowania pewnego scenariusza, który mimo wszystko dawałby nam nadzieję na spotkanie z obcymi kiedyś w pewnej dalekiej przyszłości. Co ciekawe, no, z jego wniosków wynika też, że ci obcy musieliby mieć taki ambiwalentny stosunek do nas. Zachowywaliby się raczej jak przyrodnicy. Nie byliby ani dobrzy, ani źli. A sami wiemy, że jak już wspominaliśmy w tej ultra długiej debacie o cywilizacjach trzeciego rzędu, no ta etyka i mentalność obcych może być zupełnie inna. Także na chwilę obecną myślę na obecnym poziomie wiedzy, tą, którą mamy, bo na pewno jest też jakiś drugi poziom wiedzy, który jest niedostępny ludziom. Jest to jedna z możliwości, tylko w jakim, czy w ogóle hipotezę Bolla da się zweryfikować, i to jest problem, bo jakby mieli nas ci obcy obserwować, no jeżeli już, to do głowy przychodzą jakieś małe, niewielkie obiekty, nie dające się zauważyć, a obserwujące nas, prawda? Czyli oni mogą wiedzieć o nas, i sprawiające, że oni wiedzą o nas wszystko, a my o nich nie wiemy nic. I tak to wygląda. Tutaj na czacie pojawia się wiele pytań. Jedno z tych pytań, które przyszło już dość dawno, to jest pytanie od pana Piotra i przeczytam je. Mam pytanie, jak można, tak dla laika, zdefiniować inny wymiar, tak z punktu widzenia fizyki? Czymże jest nasz wymiar i czym może różnić się hipotetyczny inny wymiar? Panie Piotrze, ja napisałem jakiś czas temu bardzo ciekawy artykuł do Nieznanego Świata oparty o przeżycia ludzi, którzy twierdzą, że odwiedzili inne wymiary. I co ciekawe, to były tylko historie z Polski. I tam spotkałem się z tym problemem, bo my tego terminu inny wymiar używamy troszeczkę,
niepoprawnie naukowo, bo inny wymiar dla nas, inny wymiar fizyczny dla nas, wyższy wymiar fizyczny dla nas byłby percepcyjnie raczej niepoznawalny. To znaczy, tutaj istnieją bardzo rozbieżne zdania, ale na przykład posłużę się przykładem, który pojawił się w książkach Kaku. Kaku twierdził, że tak jak gdyby istota z czwartego wymiaru przechodziła przez nasz wymiar, to my byśmy mogli widzieć ją jedynie częściowo, nie widzielibyśmy jej całości. Natomiast ta istota z czwartego wymiaru, twierdzi Kaku, bodajże w książce Hiperprzestrzeń, ta istota mogłaby nas obserwować z kolei ze wszystkich stron naraz. Pomyślmy, co by było dalej, co z istotami z 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 11 wymiaru, które rzekomo według teorii strun przynajmniej w takiej ilości w naszym kosmosie funkcjonują. Oczywiście to wszystko są hipotezy i nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Istnieją też bardzo rozbieżne koncepcje związane z tym, czy my w ogóle jesteśmy w stanie skontaktować się z innym wymiarem, bo o ile w książkach sprzed kilku lat uznawane jest to za niemożliwe, tak parę miesięcy temu pojawił się taki artykuł, w którym czytamy, że jest to jak najbardziej możliwe hipotetycznie. Oczywiście nie rozwinę teraz tego, bo jest to bardzo niezrozumiałe, ale niektórzy fizycy tak już to widzą. Stąd też istnieje pewien problem między innym wymiarem, a czymś, co możemy określić paralelną rzeczywistością, alternatywną rzeczywistością, czyli tą rzeczywistością z teorii Hugh Everetta, który twierdził, że przy każdym zdarzeniu kwantowym nasza rzeczywistość się rozpada na oddzielne linie i tak naprawdę my funkcjonujemy osadzeni jesteśmy jako my w nieskończonej ilości rzeczywistości równoległej do naszej, w której każdy z nas toczy sobie oddzielne życie, czyli życie Piotra Cielebiasia żyjącego w innej rzeczywistości może się nie różnić niczym od mojego, poza tym, że tam na przykład nie mam wąsów, albo że tam mam na imię Zygmunt, albo że tam na przykład Marek Sęk też ma inne imię, albo że Chris nie mieszka w New Jersey, tylko mieszka, nie wiem, w Suwałkach i tak dalej, i tak dalej. Także przybysze z alternatywnych rzeczywistości to jest zupełnie inny temat i temat bardziej hipotetycznie możliwy, bo o ile my nie bylibyśmy w stanie odbierać tych istot z innego wymiaru, także ci goście z innej rzeczywistości byliby po prostu podobni do nas w jakimś sensie. To jest dlatego tak kuszące w kwestii obserwacji UFO. Odnoszę się tutaj do tych, którzy pytają na czacie, dlaczego tak często wiąże się ufologię z innymi rzeczywistościami. Bo te istoty są po prostu zaskakująco podobne do nas, czyli mogą pochodzić z rzeczywistości, w których historia ludzkości potoczyła się trochę inaczej i może są bardziej zaawansowani, może są już na innym stopniu ewolucji, może w ich biologii zaszły pewne zmiany, które sprawiły, że oni nie są podobni do nas, ale nadal są humanoidami i nadal nas przypominają i w jakiś sposób są zdolni do uciekania z tych swoich rzeczywistości, odwiedzania naszej. I tak to wygląda, bo bardzo jest mało przypadków, w których moglibyśmy powiedzieć, że ktoś spotkał istoty z innego poziomu, z innego wymiaru, no bo to by było coś, co w gruncie rzeczy jest niewyobrażalne, prawda? Coś jeszcze miałem powiedzieć, zapomniałem. Holender, uciekło mi. Tak, czekajcie, 3 sekundy, muszę pomyśleć nad tymi innymi wymiarami. I tak to wygląda, nie przypomnę sobie. Tak to wygląda. Panowie, nie wiem, czy macie tutaj w tej kwestii coś do dodania. Wiem, że ma do dodania coś Marek Żelkowski. Kiedy słuchałem wypowiedzi swoich oraz może dyskutantów oraz swoich na temat swoistego kosmicznego zoo, którym jest Ziemia, przyszło mi do głowy, że to zadziwiająco koncepcja zbieżna z trylogią Briana Aldisa, znanego pisarza science fiction, trylogia o Helikonii,
o planecie, która jej orbita krąży w tak dziwny sposób wokół Słońca, że pory roku trwają bardzo długo. To tak w skrócie, nie będę wchodził w samą opowieść, natomiast ta koncepcja jest bardzo, bardzo zbieżna, którą przedstawił Aldis. To jest powieść z pierwszej połowy lat 80., wielokrotnie nagradzana, która zresztą została wydrukowana w Polsce. Chodzi o to, że odległa planeta jest obserwowana, tym razem to my, Ziemianie, jesteśmy obserwatorami, to my jesteśmy nadzorcami zoo, z tym, że u Briana Aldisa to ma taki wymiar, dla mnie przynajmniej, dosyć okrutny, bo to, co dzieje się na planecie, ogromne zmiany, przemiany historyczne wręcz, one są źródłem obserwacji i rozrywki. To znaczy, to nie są obserwacje czysto naukowe, które jacyś naukowcy zbierają na temat tego, znaczy informacje na temat tego, jak rozwija się owa cywilizacja na planecie Helikonia, tylko tak naprawdę służy to wszystko rozrywce, ponieważ Ziemianie obserwują to, co dzieje, te przemiany pół roku na planecie Helikonia oraz przemiany społeczne, historyczne, kulturowe. Oni obserwują Ziemianie na zasadzie obserwacji telenoweli. Oglądają po prostu to, co dzieje się na owej planecie. I to jest jakby uzupełnienie koncepcji, o której w tej chwili mówimy, tej koncepcji zoo, że z jednej strony możemy być przedmiotem obserwacji, ścisłej analizy tego, jak rozwija się nasza cywilizacja, ale nieco, przynajmniej dla mnie, dołujące byłoby, gdybyśmy byli tylko źródłem na przykład taniej rozrywki, czyli obserwuje się nas po to, no, tak jak obserwuje się losy ulubionych bohaterów w jakimś tasiemcowym serialu. To, przyznacie państwo, jest również, nie można takiej koncepcji wykluczyć. Dlatego wspominam, jeszcze raz powiem, powieść Briana Aldisa, trylogia poświęcona planecie Helikonia. Wiosna, lato, bodajże zima Helikonia. Dziękuję. Chciałem coś jeszcze dodać. Chris Miekina, Chrisie. Ja tylko chciałem dodać dwa słowa na temat tej wielowymiarowości. Dlaczego my mamy z tym problemy? Mamy z tym problemy dlatego, że właściwie nie jesteśmy w stanie precyzyjnie, jednoznacznie nawet zdefiniować, co to jest ta wielowymiarowość i tak naprawdę o co nam w tym wszystkim chodzi. I stąd mamy cały szereg definicji tego, czym jest ta wielowymiarowość, bo są definicje, wiele definicji na przykład w matematyce, które mają się nijak do naszego praktycznego, oczywiście w tym sensie stricto, trójwymiarowego życia. Mamy takie teorie w fizyce, mamy takie teorie w filozofii, mamy takie teorie w literaturze chociażby również, więc tych definicji mamy całą masę, w zależności od tego, kto do tego podchodzi, jakie kryteria przyjmuje. Wówczas zmienia się też ta forma definicji i forma postrzegania, czym jest wielowymiarowość i w jaki sposób się ona objawia. I myślę, że tutaj tym takim chyba najważniejszym czynnikiem jest ten nasz czwarty wymiar, że też nie absolutnie nie reklamuję tego pisemka, o którym wspominał Piotr, czyli czas. Myślę, że czas jest tutaj najistotniejszym takim elementem, dlatego że on nas trzyma jakby w pewnym więzieniu tych naszych trzech wymiarów. W momencie, kiedy czas się załamuje, wiele rzeczy staje się możliwe. Spojrzenie na świat, wszechświat, na wszystko wokół nas, bez pojęcia czasu, zupełnie się zmienia. Jest taka książka pani Madeleine L'Engle, która napisała taką opowieść pod tytułem Zmarszczki czasu. I na przykład ten przykład dotarł do mnie chyba najmocniej, bo ona mówiła o tym, że jeżeli przełamiemy tą płaszczyznę czasoprzestrzenną, wówczas ilość wymiaru i ich postrzeganie absolutnie się zmieni. Pozwoli to na praktycznie nieograniczoną nie tylko eksplorację kosmosu, ale jednocześnie rozwój naszej samej świadomości, ponieważ to ograniczenie, którym my żyjemy, przestaje w tym momencie istnieć. Także załamanie czasoprzestrzenne jest tą właśnie taką szansą na to, żeby móc właśnie wymknąć się z tych trzech wymiarów, z tych plus czas, który jest jakby ich ogranicznikiem i otworzyć sobie właśnie szeroko wrota na to, żeby móc odbierać wszechświat i ewentualnych mieszkańców tego wszechświata.
świata bez żadnych przeszkód. Dziękuję. I przechodzimy do kolejnego pytania z naszej listy. Kolejna koncepcja związana z nadzorcami odnosi się do zjawiska abdukcji. Część badaczy, w tym dr David Jacobs, uznaje, że istoty, które tym kierują, mają na celu powolną eksterminację ludzkości i zastąpienie jej inną rasą. Czy to możliwe? I dlaczego ogrodnicy Ziemi mieliby tego dokonać? Może pierwszy niech się wypowie tym razem Piotr Cielebiaś. Piotrze? No tak, dzisiejsza debata i ta debata sprzed tygodnia zostały skonstruowane w dość specyficzny sposób. Mają one na celu ukazać Państwu to, jak bardzo zróżnicowane są różnego rodzaju koncepcje dotyczące inteligencji, która ma nadzorować Ziemię. Tu taki szczególne mrugnięcie porozumiewawcze okiem wobec tych wszystkich spiskowych teoretyków i tych zagorzałych zwolenników AI-ka, którzy tutaj zasypują nas swoimi często bzdurnymi informacjami. Ma to na celu uświadomić, jak bardzo rozległy jest to temat. To znaczy, jeżeli ktoś wierzy w reptilian, no to niech nie myśli, że złapał Pana Boga za nogi i już wie wszystko i za na wszystko odpowiedź. Nie. Tych koncepcji jest bardzo dużo i tak naprawdę reptilianie są ostatnią chyba w kolejności, która powstała i ona czerpie z tego, o czym dzisiaj mówimy. Także najlepiej bazować na źródłach, najlepiej bazować na tym, co wynika z badań osób z krwi i kości. I jedną z takich osób jest David Jacobs, historyk, dzisiaj już emerytowany profesor historii. Badacz abdukcji od lat, ale badacz dość o poglądach dość, powiedziałbym, konserwatywnych. To znaczy on jest zwolennikiem, o ile na przykład omawiany dr Mack, o którym często mówiliśmy, był zwolennikiem, że teorii, która mówiła, że abdukcje dzieją się tak na pograniczu rzeczywistości i jawy i są zjawiskiem w zasadzie po części parapsychicznym i one wykraczają poza naszą rzeczywistość po prostu. O tyle Jacobs jest zwolennikiem takiej teorii bardzo prostej, która mówi, że no po prostu obcy przelatują na Ziemię, mówiąc, że przelatując na Ziemię po to, żeby wytruć ludzi i zastąpić ich nową rasą. I tutaj pojawia się pewien problem. No bo Jacobs bada to zjawisko od lat i napisał na ten temat wiele książek. On się opiera o taki wniosek, który najprostszy wniosek, który wynika z tych wszystkich przypadków, że obcy po prostu od jakiegoś czasu tworzą hybrydy. I te hybrydy, według przekazywanych informacji, mają za jakiś czas zastąpić ludzkość na Ziemi. Problem w tym, że obcy w zasadzie każdą swoją ofiarę traktują w odrębny sposób. I tak naprawdę to, co pisze Jacobs, jest tylko jedną z wielu możliwości na tym polu. I to ukazuje nam w ogóle paradoksalną naturę zjawiska UFO. My nie jesteśmy w stanie wybrać obowiązującej teorii. Z tego i możliwości są dwie. Albo to zjawisko cały czas nas wprowadza w błąd, albo ono po prostu pochodzi z rzeczywistości, której nasz rozum nie obejmuje, w której nie istnieje jedno konkretne rozwiązanie, tylko jest to szersze spektrum, które po prostu nam się nie mieści w głowie. Obcy z naszego punktu widzenia kłamią, bo mówiłem o tym nieraz. Jednym mówią, że planeta im się rozsypała i stracili zdolność rozrodu. Drugim mówią, że to nasza planeta się rozpada i stracimy zdolność rozrodu. Trzecim mówią, że w ogóle ludzie są już niepotrzebni i teraz będą żyć hybrydy i powoli są wprowadzane. Czwartym mówią jeszcze coś innego. I tak dalej, i tak dalej. Także każdy otrzymuje odrębny scenariusz i tak w zasadzie nie wiadomo, komu wierzyć ostatecznie. Oni się z jednej strony podają za ogrodników Ziemi i dobroczyńców, z drugiej strony gmerają przy ludziach, robiąc im jakieś nie wiadomo jakie operacje i zabiegi. Chyba jedyna spójna rzecz, która z tego wynika, to jest przestroga.
przed tym, aby ludzie się opanowali i przed tym, aby ludzie się zmienili. To tak jak w objawieniach maryjnych. Te wszystkie objawienia są różne. Maryja nazywa się za każdym razem inaczej. Chce czegoś innego, mówi coś innego, czasami bredzi, ale jeden punkt jest wspólny. Poprawcie się, zmieńcie się, bo będzie źle. I tak samo jest w abdukcjach. Chociaż przypomina to po prostu porwania przez jakichś zielonych ludzików, kiedy wejdziemy w to głębiej, to zobaczymy, że to się po prostu nie klei. Że no dobra, można by przyjąć teorię jak Jacob, że ktoś nas chce zamienić na ziemi, bo to fajnie brzmi i jest straszne i na pewno przyciągnie uwagę, ale będziemy wtedy nieszczerzy. Nie obejmiemy całego spektrum tego zjawiska. Także trzeba patrzeć też na drugą stronę, bo Jacobs jak ślimak przykleił się do jednej szyby akwarium i nie widzi drugiej, albo jak glonojad, o. I nie widzi drugiej i nie chce tej drugiej dostrzec. A po drugiej stronie są zupełnie inne argumenty i równie dobre, kontrargumenty, równie dobre jak ta jego teoria. Czy to jest możliwe, że jakaś cywilizacja chce nas zastąpić naszą rasę chce zastąpić inną? Oczywiście wszystko jest możliwe na pewnym stopniu rozważań. Gdybyśmy jednak na to popatrzeli, to abdukcje, jeżeli chociażby wierzyć samemu Jacobsowi, no to trwają od kilkunastu tysięcy lat. On twierdzi, że te istoty są na Ziemi od bardzo, bardzo dawna. No i one, skoro one od tego czasu tutaj pracują, no to do tego nie widać efektów ich pracy. No to też jest troszeczkę absurdalne. Bo oni cały czas pracują, oni ulepszają te swoje hybrydy, natomiast no ich jak nie było, tak nie ma. Także bardziej skłaniam się do hipotezy Maka, która mówi, że abdukcja to może być coś absolutnie, absolutnie innego, pokrewnego raczej lotowi szamańskiemu, pokrewnemu eksterioryzacji, pokrewnemu nawet OB, tylko że osadzonemu w stricte pewnych uwarunkowaniach związanych z naszą historią, z naszą epoką po prostu. Tak jak dawni szamani kontaktowali się z duchami roślin i otrzymywali duchami przyrody, duchami zwierząt i otrzymywali od nich przesłania, tak samo my dzisiaj możemy kontaktować się z tą samą siłą, która przebiera się w troszkę inne ciuszki i pokazuje się nam już jako kosmici. Może ta siła wiedzie nas za rękę, może to ona jest tym obserwatorem Ziemi z hipotezy Bola, może to nie obca inteligencja wiedzie nas za rękę, tylko sam kosmos nas wiedzie za rękę, bo to też jest możliwe. Tego też nikt nie wykluczył, bo może świadomość jest elementem składowym kosmosu, a wcale nie jest czymś, co się w tym kosmosie rozwija raz na jakiś czas. Może jest po prostu jedną z sił, która działa w jego ramach. Tutaj polecałbym bardzo książkę dr Danuty Adamskiej-Rutkowskiej pod tytułem Kwantowa rzeczywistość. Tam jest to wytłumaczone w sposób, podparte jest to koncepcjami fizycznymi, kosmologicznymi, także jest to niezwykle, niezwykle ciekawe zagadnienie. Czy te istoty mogłyby rzeczywiście zafundować nam jakąś eksterminację, tak jak mogły robić to wcześniej, bo nadzorcom możemy się po jakimś czasie nie spodobać. Pytanie też, czy kiedy nie zorientujemy się, że ci nadzorcy są wreszcie wszyscy, czy oni też jakoś nie zareagują? To są już pytania wykraczające poza koncepcję Jacobsa. Natomiast wydaje mi się, że gdybym miał odpowiedzieć się z Jacobsem, zgadzam czy nie w tej kwestii, to bym powiedział, że nie. Dlatego, że jest zbyt wiele dziur w samym zjawisku abdukcji, w jego rozumieniu, by przylegać do jednej konkretnej hipotezy i by forsować ją jako tą wiodącą, dlatego że spektrum tego zjawiska porwań przez UFO jest tak ogromne, że błędem jest twierdzenie, że istnieje w tym jakiś jeden konkretny schemat. I może na razie na tyle. Marku? Zanim o Jacobsie, to na chwileczkę chciałbym powiedzieć, wrócić jeszcze do tego, o czym mówiłeś, mówiąc o innych wymiarach. Bo warto też wspomnieć o hipotezie, przy okazji tych wielu wymiarów, warto też wspomnieć o hipotezie zwanej wieloświatem, w której odwołując się do fizyki kwantowej, jej twórcy tłumaczą, że
w każdej chwili pojawiają się nowe, znaczy kolejne odbicia Ziemi. Każda nasza decyzja, każda decyzja innych ludzi, każde wydarzenie na Ziemi powoduje, że powstaje kolejna wersja rzeczywistości. Tak się dzieje w nieskończoność i tak naprawdę bez przerwy się to multiplikuje. W związku z tym z jakiejś tam wersji z rzeczywistości ktoś może do nas przybywać, z wersji, która się bardziej rozbudowała. I na przykład inne rozumienie tej wielowymiarowości, chociaż może nie do końca to słowo. Warto też wspomnieć o takiej koncepcji, która mówi o tym, że materia może drgać, bądź też w różnych częstotliwościach może funkcjonować i w związku z tym na jednej i tej samej planecie, niejako obok siebie, ale nie zauważając się, mogą funkcjonować, mogą działać, mogą żyć istoty, wzajemnie o sobie nie wiedząc, że ta bariera owej częstotliwości, owych drgań materii może być na tyle znacząca, że po prostu nie dostrzegamy siebie nawzajem. Ja oczywiście w tej krótkiej wypowiedzi nie wytłumaczę tego dokładnie, ale polecam hasło Wieloświat tę drugą koncepcję, o której mówiłem. A teraz wracając do Jacobsa, ja powiem tak, że przy wszystkich zastrzeżeniach to tym, jako szukając dziury w całym, dlaczego ta teoria może być prawdziwa, a dlaczego nie? To jeśli miałaby być prawdziwa, to przemawia za nią jedna przynajmniej sytuacja. Otóż kiedy w swoim czasie mówiliśmy o inwazjach na Ziemię, o możliwych scenariuszach takiej inwazji, mówiliśmy o tym, że przynajmniej ja mówiłem o tym, że taka inwazja, którą widzimy na przykład w Dniu Niepodległości, wydaje mi się, aczkolwiek bardzo atrakcyjna, jeśli chodzi o dzieło filmowe, to mało prawdopodobne. Znaczy tego rodzaju frontalny atak na Ziemię wydaje się mało prawdopodobny. Oczywiście autorzy scenariusza sprytnie wybrnęli z całej sytuacji, mówiąc o tym, że te istoty to nie byli agresorzy tak w pełnym tego słowa znaczeniu, tylko istoty, które są pasożytami, które jak szarańcza zniszczą Ziemię i odlecą. No, przy takiej koncepcji jest to rzeczywiście dopuszczalne. Natomiast jeśli pójdziemy śladem innych twórców SF albo innych koncepcji odwołujących się do inwazji, spotykamy się z taką oto sytuacją, że najeźdźcy najpierw atakują główne ośrodki Ziemi, później oczywiście doprowadzają ich do ich unicestwienia, później tę bezbronną ludzkość podbijają, no i są tutaj kolonizatorami. Dokonują oczywiście eksterminacji ludności, być może jakaś część przeżywa, ale to jest właściwie margines. I to oczywiście, jak każda koncepcja, będą jej zwolennicy bądź też przeciwnicy. Ja tylko zwrócę uwagę na to, że ta koncepcja Jacobsa, czyli takiej cichej inwazji, jest o tyle, wydaje mi się, bardziej rozsądna, że każdy, kto zajmuje się, obserwuje to, jak przebiegają konflikty, chociażby na Ziemi, widzi, że w tej chwili nie jest problemem opanowanie terytorium znacznie słabszego przeciwnika. I tu za przykład może posłużyć wojna w Iraku. Amerykanie pokonali Irak właściwie dwukrotnie. Raz zatrzymali się podczas pierwszej wojny w Zatoce, drugi raz poszli do końca, opanowali Irak właściwie bardzo szybko. To była wojna błyskawiczna. Natomiast zawsze problemem pozostaje później utrzymanie tego terenu, kontrolowanie tego terenu. To Amerykanie znacznie większe straty ponieśli podczas, nazwijmy to, okupacji Iraku, niż podczas samej akcji wojennej. I per analogiam, jeżeli skierujemy to na sprawę inwazji, to tego rodzaju inwazja, czy planiści,
planiści obcych musieliby również to uwzględniać, że samo zdobycie ziemi byłoby prawdopodobnie no, igraszką. To nie byłby żaden problem, szczególnie w przypadku cywilizacji, która znacznie przewyższa ziemian i swoim rozwojem technologicznym. Natomiast później utrzymanie owej ziemi, kontrolowanie tej ziemi, myślę, że mogłoby sprawić, że obcy mieliby spore trudności. Tymczasem taka cicha wymiana, o jakiej mówi Jacobs, to może być z punktu widzenia innej cywilizacji i jej planów takich wrogich, inwazyjnych, może być całkiem rozsądne wyjście. Wracając do Jacobsa, to człowiek, który interesuje się sprawą od bardzo dawna, bo o ile pamiętam, od lat 60. XX wieku, człowiek, który chociaż z wykształcenia jest historykiem, to tej sprawie cichej inwazji na Ziemię poświęcił bardzo dużo energii. Dość powiedzieć, że jest autorem ponad tysiąca, przepraszam, nie autorem, no, w każdym razie przyczynił się do ponad tysiąca regresji hipnotycznych osób, które były uprowadzone przez UFO i na tej podstawie wyciągał swoje wnioski, o których mówił Piotr. Dla wszystkich słuchaczy, którzy są zainteresowani tematyką pana Jacobsa, polecę stronę anglojęzyczną www.ufoabduction.com, która jednocześnie odsyła nas do organizacji International Center for Abduction Research, w skrócie ICAR. I tam można przeczytać bardzo wiele ciekawych artykułów na temat badań Jacobsa, na temat różnego rodzaju obserwacji, które prowadził, na temat wniosków, które wyciągał na podstawie tych obserwacji. To jest naprawdę dużo ciekawej, zajmującej, aczkolwiek trudno mi powiedzieć, czy prawdziwej lektury. Natomiast myślę, że z pewnością warto zerknąć i warto z całą tą literaturą zapoznać się po prostu. Dziękuję bardzo. Krysie? Ja muszę się przyznać, że jak przyglądałem się tej teorii Jacobsa, to nagle wydała mi się ona w jakiś sposób znajoma. Mimo, że oczywiście nosi wszelkie znamiona takiej oryginalności, bo mamy tutaj do czynienia z obcą cywilizacją, która usiłuje wtargnąć na Ziemię, usiłuje ją podbić, wyeliminować nas i przejąć to, co posiadamy właśnie dla siebie w taki podstępny bardzo, bardzo sposób. To gdzieś mi się to wydało znajome i za daleko nie trzeba było szukać, bo popatrzmy, jak rozwijała się cywilizacja starożytnego Rzymu. Dokładnie w taki sam sposób właściwie, jak opisuje Jacobs. Rzym stworzył coś swojego oryginalnego na bardzo wysokim poziomie technologicznym, z bardzo wyrafinowaną kulturą, bardzo taką, była ta cywilizacja, no, która absolutnie musiała zrobić na wszystkich innych Europejczykach olbrzymie wrażenie. I co ci Rzymianie robili? Oczywiście próbowali podbijać siłą, ogniem i mieczem, oczywiście zajmowali terytoria, ale szybko zdali sobie sprawę, że tak jak mówił tutaj wcześniej Marek, że jest to takie chwilowe zwycięstwo. Więc co się stało później? Nastąpił taki właśnie podbój na zasadzie takiej samej, jakiej opisuje to Jacobs, że zabierano do Rzymu istotne osoby z najrozmaitszych kultur europejskich, które żyjąc na dworze cesarza rzymskiego czy wśród tej rzymskiej arystokracji nabywały rzymskich zwyczajów i stawały się takimi hybrydami. I teraz te osoby, wracając do siebie, były to, powiedzmy, może to nie jest zbyt dobre określenie, ale była to pewna forma takiej właśnie abdukcji, że wracały już do tych swoich plemion, do tych swoich starych obyczajów i swojego sposobu życia, wracały już w jakiś sposób zmienione i skażone tą nową, tą rzymską cywilizacją. Stały się takimi swoistymi hybrydami. I ni stąd, ni zowąd okazuje się, że taka Galia, która miała swoją własną silną kulturę, w ciągu kilkuset lat ją utraciła, że w momencie, kiedy Rzymianie bardzo sprytnie wprowadzili chrześcijaństwo na teren Europy, ultradruicka Irlandia stała się ultrakatolicką Irlandią i właściwie po druidach nic nie zostało, oprócz paru kręgów kamiennych i świętych miejsc na terenie tego kraju. I podobnie
podobnie było zupełnie także i w innych miejscach całej Europy. Także ten schemat bardzo przypomina to, o czym mówi Jacobs. On oczywiście dodaje tutaj nowe elementy. Elementy, które no, są również niepokojące, takie jak na przykład coś nowego w historii ludzkości, jak psychologia i jedno z jej zjawisk, które ją w jakiś sposób charakteryzuje, to regresja przeprowadzana właśnie na przykład na pacjentach szpitalnych z problemami jakimiś psychologicznymi. Regresja, czyli sięganie gdzieś tam w przeszłość i wydobywanie jakiegoś czegoś, czego w sposób świadomy sobie taki pacjent czy taka osoba nie uświadamia, nie jest w stanie o tym wiedzieć. Dopiero w transie takim hipnotycznym odnajduje tą swoją zagubioną jakąś przeszłość czy historię, o której nie miała pojęcia. I ta regresja w niepokojący właśnie sposób bardzo często wskazuje na jakieś istoty, na jakieś sytuacje, na jakieś wydarzenia, które miały miejsce w takiej osobie, u takiej osoby, że być może właśnie podczas tej regresji być może doszło do, ta regresja wykazuje, że być może w życiu takiego człowieka doszło do właśnie do abdukcji, do tego, że został porwany przez jakąś obcą cywilizację, przeprowadzono na nim jakieś badania naukowe, czy eksperymenty nawet naukowe. I tutaj dla Jacobsa potwierdzeniem tego jest na przykład istnienie choćby implantów, które no, już w sporej ilości znaleziono w ciele różnych ludzi. Implanty są zbudowane z tworzyw, my nazywamy je metalami, ale do końca nie znamy ostatecznego składu chemicznego tych implantów. Z tworzyw, które są nieznane na Ziemi. Z technologii wykonała je technologia, która również nie jest znana na Ziemi. Często ten implant ma jakąś w sobie dziwną sztuczną inteligencję, że potrafi na przykład przemieszczać się w ciele, bądź potrafi stać się niewidzialny dla na przykład dla aparatu rentgenowskiego. Czasami on go widzi, a czasami implant po prostu znika i go nie ma. Tych implantów, tak jak powiedziałem, trochę wydobyto i to świadczy o tym, że rzeczywiście tu coś może się dziać, że ktoś usiłuje nas w jakiś sposób zmienić. I co by to miało być? Dlatego najłatwiejsze, to co nam przychodzi do głowy, przychodzi to nam właściwie w jakiś sposób naturalny, bo my sami myśląc ciągle o ekspansji, podobnie myślimy o istotach pozaziemskich, że one chcą dokonać tej inwazji na naszą planetę i próbują znaleźć jakąś najlepszą drogę. Być może istnieje coś na naszej planecie, co przeszkadza im, żeby móc zrobić to w sposób frontalny i przejąć ją, tą planetę raz na zawsze i raz na zawsze nas wyeliminować. Muszą to robić drogą jakąś i metodą prób i błędów. I inne jego myślenie jest takie, że być może jest to takie poletko do eksperymentu, które pozwoli tym obcym, pozwoli zdobycie sposobów i technologii, aby móc opanowywać inne, podobne do naszej planety. Także dlatego stąd właśnie nie ma ta inwazja znamion czegoś takiego frontalnego i na jakąś tam wielką skalę. No i wreszcie dochodzimy do takich, można też odpowiedzieć, końcowych wniosków, że przez tą powolną inwazję, przez tą powolną hybrydyzację, tu chciałbym jeszcze wspomnieć, na chwileczkę cofnąć się do regresji, bo właśnie jedną z osób, która przeprowadziła no, wiele set tego typu procedur, jest Barbara Lam, która odkrywa w ludziach właśnie na przykład te pozaziemskie hybrydy i w jaki sposób je selekcjonuje i znajduje u tych ludzi sporą ilość różnic pomiędzy nimi na przykład, a ich rodzinami. W tej chwili ona doszła do takiego punktu, że usiłuje przeprowadzać badania genetyczne i niektóre z takich badań już przeprowadzono i okazało się, że na przykład, że dziecko, które jest biologicznym dzieckiem jakichś dwojga rodziców, ma zupełnie inną genetykę, która w ogóle do nich nie pasuje. Więc tutaj zaczynają się właśnie tutaj kolejne problemy nad tym, jak szeroko jest ten eksperyment przeprowadzany i jakie są jego następne jakieś tam elementy. Na przykład Barbara Lam, jeżeli już jestem przy niej, mówi też o tym, że tym istotnym elementem jest właśnie ludzka kobieta. Ta kobieta, na którą tak ostrzyli sobie zęby pierwsi kosmici, którzy te upadłe anioły, które nagle ni stąd ni zowąd pojawiły się na Ziemi. Więc ta kobieta ma o tyle znaczenie, że nie tylko przenosi ten bagaż emocjonalny, ale jednocześnie jest zbudowana biologicznie do tego, aby móc stworzyć, czy móc przeprowadzić człowieka z tej nicości, z tego stadium embrionalnego do tego stadium fizycznego, funkcjonalnego.
funkcjonującego w trzech wymiarach i być może to jest dla kosmitów ważne. Ona sama jeszcze wspomina o tym, że robią to także dlatego, że sami będąc bardzo starymi kosmicznymi cywilizacjami, na przestrzeni milionów lat rozwoju utracili możliwość rozmnażania się. W związku z tym szukają dróg, w jaki sposób to mogą zrobić, używając innych kosmicznych ras, między innymi nas, ludzi, do tego. I ich intencje nie są też jednoznaczne. Nie oznacza to, że są tak naprawdę do końca źli, albo tak naprawdę do końca dobrze. Jest wiele przykładów, że taki rodzaj abdukcji, który zazwyczaj jest kojarzony bardzo negatywnie, w niektórych przypadkach kończył się czymś bardzo pozytywnym. Mam tu na myśli osoby, które były na przykład bardzo ciężko chore, często na nieuleczalne choroby i nagle po takiej abdukcji wszystko się w ciele zmieniało, ciało się naprawiało, samoistnie dochodziło niemalże do takiego medycznego cudu i osoby te są przekonane, że stało się tak w wyniku właśnie takiej pozaziemskiej ingerencji. Jeszcze innym elementem tego zjawiska może być to, że my sami ewoluując, między innymi stronę technologii, w jaki sposób strasznie silnie jesteśmy związani z technologią. Technologia jest czymś praktycznie dla nas najważniejszym. Jesteśmy nią tak w jakiś sposób opętani, nie potrafimy bez niej żyć. Kochamy wszelkie technologiczne gadżety. My sami przechodzimy taką ewolucję, która tworzy zjawisko transhumanizmu, że nagle oto z istoty biologicznej, bliższej zwierzętom, stajemy się istotą technologiczną, która oddala się od tego świata biologicznego, ale jednocześnie uzyskuje nie tylko olbrzymie możliwości poznawania świata zewnętrznego dookoła siebie w sensie fizycznym, ale także przetrwania w świecie, który być może byłby dla nas niedostępny. Bo wyobraźmy sobie człowieka, który będzie takim Borgiem, który będzie pół technologiczną, a pół biologiczną istotą. I taki człowiek będzie w stanie nie tylko żyć znacznie, znacznie dłużej, ale będzie mógł w stanie wytrzymać warunki na przykład zabójczego promieniowania kosmicznego, jakie panuje w przestrzeni kosmicznej. I to między innymi utrzymuje nas ciągle na Ziemi i zatrzymuje naszą ekspansję w kosmos. No i wreszcie ostatni element. Jak wiemy, w większości przypadków, kiedy człowiek ma do czynienia z istotą pozaziemską, czy to jest szarak, czy to jest jakaś inna istota, czy to jest demon, za każdym razem kontakt, jaki ta istota nawiązuje, jest to kontakt telepatyczny. Natomiast my ludzie jesteśmy bardzo przywiązani do naszej prywatności. Skrywamy myśli, skrywamy nasze intencje. To, co doprowadza do całej masy nieporozumień. Być może obecność kosmopolitu też w myśl tej inwazji Jacobsa jest właśnie po to, aby nam tą telepatię przywrócić bądź jej nauczyć. I nauczyć nas do życia w społeczeństwie, które jest otwarte, gdzie każdy widzi i słyszy każdego myśli, gdzie nie ma ukrytych intencji, nie ma kłamstwa, nie ma planowanej zbrodni. Wszystko jest z góry jasne, w związku z czym to ustawia kompletnie inaczej naszą cywilizację. Także być może intencje nie tyle są złe, co są bardzo, bardzo szlachetne, bo dzięki temu będziemy w stanie funkcjonować w sposób szlachetny wobec siebie. Nie będzie tego wszystkiego, co doprowadza do tej całej masy nieszczęść, jakie towarzyszą historii na Ziemi, jakie towarzyszą niemalże każdego dnia ludzkości, gdzie czyjeś ukryte interesy są źródłem wielu nieszczęść, wielu katastrof i wielu problemów, jakie mamy na naszej planecie. W momencie, kiedy czegoś takiego nie będzie, kiedy nie będzie można ukryć tych myśli, a będziemy wszyscy poprzez telepatię słyszeć i rozumieć wszystkich dookoła w sposób jasny, wszystko to minie. Także ta teoria, można na nią patrzeć pod wieloma względami, na intencje tych ewentualnych obcych, którzy chcą tej hybrydyzacji naszej, czyli pewnej zmiany, pewnego skoku ewolucyjnego. Nie tylko dlatego, że jest to w ich interesie, ale być może także i w naszym interesie. I zrozumiemy to dopiero w momencie, kiedy proces się zakończy. Wiemy to, co wiemy. Wiemy, że on jednak istnieje i funkcjonuje, bo ilość abdukcji, jaka została stwierdzona, jest olbrzymia. I zdajemy sobie również sprawę z tego, że wiele z nich ludzie ciągle ukrywają. Jest to temat wstydliwy. I są ludzie, którzy niechętnie o tym mówią i zabierają swoją tajemnicę do grobu. Także cały ten problem może mieć wymiar o wiele bardziej masowy. Dziękuję. Może jeszcze ja dwa zdania. Rzeczywiście Chris tutaj ma dużo racji, natomiast i tak ja upatruję w tym wszystkim pewnych nieścisłości, bo no cóż, czegokolwiek by ci obcy, nawet jeżeli załóżmy, że Jacobs ma rację, że jego teoria jest prawdziwa, nawet gdyby ci obcy mieli jak najlepsze intencje, to mimo wszystko traktują ludzkość z góry, jakkolwiek by
nie słodzili swoim ofiarom, jakkolwiek by nie czadzili i tumanili ich, to zawsze jest to taki stosunek głęboko, może nie poddańczy, ale wręcz przedmiotowy, bo no dobrze, my wam tutaj pomagamy się rozwijać te refery kuku, ale z drugiej strony przecież no cóż, no jakby na to nie patrzeć, robią coś zupełnie bez naszej wiedzy i mają nas głęboko w nosie tak naprawdę, czyli chodzi im o coś zupełnie innego. Druga sprawa, no jeżeli Jacobs ma rację, a zresztą to nie jest tylko jego koncepcja, to ich raczej nie interesuje tak naprawdę ludzkość, tylko Ziemia. I gdyby to stwierdzenie ogrodnicy Ziemi nie wzięło się znikąd, bo wydaje mi się, że oni bardziej się interesują. Znaczy ta strona, która dokonuje abdukcji, która przekazuje pewne informacje, to ona właśnie dba raczej o Ziemię. Czyli być może rzeczywiście jest jakaś forma kosmicznego nadzoru nad nami, a może to nawet sama natura do nas mówi, może istnieje jednak umysł planety, może nasza planeta, która posiada na swojej powierzchni tak wspaniałą przyrodę, tak wspaniały, inteligentny organizm, jakim jest przyroda, wspaniały zegar naturalny, biologiczny, mechanizm, komputer prawdziwy, zdolny do cudów, może ta przyroda po prostu ma swój wewnętrzny system komunikacji ze swoimi dziećmi i tylko nie robi tego w sposób taki, jak my byśmy tego chcieli, tylko robi to na swój delikatny sposób. Może wiedząc, że jesteśmy nie tylko stworzeniami biologicznymi, lecz też głęboko, głęboko świadomymi, choć nie znającymi może do końca tych swoich możliwości, może ona nam daje po prostu do zrozumienia pewne fakty i tym kosmicznym obserwatorem może być sama Ziemia tak naprawdę, bo obcy jakkolwiek by się zachowywali i cokolwiek by nie mówili, to w czasie abdukcji mimo wszystko mi się wydaje, że strasznie, strasznie kręcą, bo z jednej strony są te hybrydy, które zawsze gdzieś są w tle, ale nigdy nie są rzeczywiste. To znaczy, to trochę jest absurdalne, że cywilizacja szaraków, która mówi, że no cóż, no, chcemy coś tutaj wam na Ziemi naprawić, by wam było lepiej, a z drugiej strony ta sama cywilizacja mówi, no wiecie, rozdupcyliśmy naszą cywilizację, ale teraz nam wyjdzie. No to można powiedzieć równie dobrze, że Hitlerowi też zależało, prawda? Także gdyby to zadać proste pytania do tych wszystkich teorii spiskowych odnośnie obcych, szaraków i tak dalej, związanych z abdukcjami, to się nie klei tak naprawdę. I rację miał, bardziej miał rację tutaj doktor Mack, który mówił, że no to jest coś, co wykracza troszeczkę poza granicę funkcjonowania naszej rzeczywistości i fakt, wszystkie teorie o hybrydach, o tym są fajne, tylko tak naprawdę pod tym może być drugie dno. I nikt, skoro tak łatwo jest, skoro ci nadzorcy z jednej strony potrafią wywołać u człowieka amnezję, a z drugiej strony tą amnezję można tak banalnym sposobem jak hipnoza pokonać, no to wszystko jest troszeczkę grubymi nićmi szyte. Możliwe, że po drodze tkwi jakiś drobny szczegół, który sprawia, że ten scenariusz będzie wyglądał zupełnie inaczej. Takie jest moje zdanie. Widzę tutaj, że jest mnóstwo pytań. Mnóstwo, Jezus Maria, nawet nie mogę wybrać jednego, tyle ich jest. Ale my kiedyś się do tych pytań ustosunkujemy, wierzcie mi państwo. Naprawdę to zrobimy. Ale Marku, Ilweliasie, przejdźmy może do kolejnego pytania, bo tak trochę zahaczyłem o tych kosmicznych pedagogów, mówiąc, że to sama Ziemia nas może prowadzić, prawda? Zanim przejdziemy do kolejnego pytania z naszej listy, proponuję, abyśmy przypomnieli kontakty do naszego radia. Czekamy cały czas na państwa pytania,
na wasze relacje, ale również gorąco apelujemy o zgłaszanie nam obserwacji UFO na terenie Polski i nie tylko. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008, 32 746 0008, skype.radio.paranormalium.pl. Można również do nas pisać na gadu 36 08 80 02, 36 08 80 02. Czekamy także na państwa pytania i komentarze, a także na relacje z obserwacji UFO na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl, jak również na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i portalu Infra, na grupach tematycznych Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. Można również przesyłać nam korespondencję na adres e-mail radio@paranormalium.pl. Przechodzimy do kolejnego pytania, które brzmi następująco. Jeszcze inna teoria mówi, że ludzkość jest wiedziona za rękę przez kosmicznych pedagogów, ale nie bezpośrednio. Co jakiś czas ingerują oni w nasze dzieje poprzez promowanie pewnych postaw, patrz objawienia maryjne, czy przekazywanie wiedzy. Jeśli rzeczywiście ktoś kształtuje nasz rozwój w ten sposób, to gdzie chce nas doprowadzić? Czy celem tej inteligencji jest wprowadzenie nas na wyższy poziom rozwoju? A może ukształtowanie ludzkości tak, by była w stanie przyjąć wiedzę o istnieniu innych nas w kosmosie? Może tym razem pierwszy niech się wypowie Chris McKinney. Chrisie? Prawdę mówiąc, nie mam żadnej odpowiedzi na to pytanie, dlatego że zawiera się w nim wszystko, co powiedzieliśmy w obu tych debatach, tej sprzed tygodnia i tej dzisiejszej, bo praktycznie troszeczkę, a właściwie nie troszeczkę, całkowicie błądzimy niemalże, plączemy się po tym lesie pytań, odpowiedzi, usiłujemy znaleźć jakiś sens w tym wszystkim, oprzeć się na czymś i za każdym razem okazuje się, że no to marne jest to oparcie i bardzo kruche, bardzo łatwo się w sumie rozpada. Także wszystko sprowadza się do intencji, a właściwie zaczyna się od tego, czy rzeczywiście ta jakaś obca inteligencja rzeczywiście istnieje i rzeczywiście spogląda w naszym kierunku, w jaki sposób ingeruje. No i wówczas no, pytamy dlaczego i po co. Więc z jednej strony możemy patrzeć na to tak właśnie w taki sposób, że chcą oni naszego dobra i są takimi kosmicznymi pedagogami, jak brzmi to w pytaniu. I na podstawie różnych zjawisk, których oni są przyczyną, no my będziemy się zachowywać tak, a nie inaczej, że co jakiś czas uzyskujemy dostęp do jakiejś wiedzy, najczęściej wiedzy objawionej, która przychodzi gdzieś komuś we śnie i to nie tylko mam na myśli jakichś starożytnych proroków, ale nawet i naukowców. Bo na przykład przecież, jak wiemy, Crick, który odkrył budowę kodu DNA, również ta cała koncepcja przyszła mu do głowy we śnie właśnie. Została mu więc w jakiś sposób objawiona. I dzieje się tak w wielu innych przypadkach. Czy również we śnie czasami widzimy coś, co jest takim jakby uchyleniem rąbka czegoś, co wydarzy się w przyszłości i też nie wiemy, co za tym stoi, czy stoimy my sami, nasze doświadczenie, czy też ktoś jest jeszcze oprócz nas i w jakiś sposób wpływa na nas, dostarcza nam to wszystko. Czasami mamy właśnie do czynienia ze zjawiskami na taką dużą skalę, gdzie podlega mu no, mnóstwo osób, czasami tysiące osób i to są te objawienia maryjne, o których wspomniałeś, ale są to także chociażby sytuacje, w których widzimy statki kosmiczne, widzimy UFO, widzimy coś, co nie należy do naszego świata i o ile o wiele częściej widzimy je w jakichś pojedynczych sytuacjach, gdzie tych świadków jest niewielu, bądź są tylko wyłącznie pojedynczy świadkowie, to są przykłady, że widziało je tysiące ludzi, te wszystkie wydarzenia, jakie miały miejsce w Ameryce Południowej, czy chociażby w latach 50. ten słynny tydzień UFO nad Waszyngtonem, gdzie to UFO pokazywało się praktycznie codziennie, potem nagle zniknęło. Co chwila też mamy do czynienia z takimi kosmicznymi nauczycielami od czasów starożytnych. Będzie to Wiracocha chociażby w Ameryce Południowej. Będą to najrozmaitsze postacie ze wszystkich innych kultur, że ktoś nagle gdzieś skądś przyszedł i zaczął nauczać ludzkość. Podobnie jest, tą sytuację znowu znajdujemy w mitach, gdzie Prometeusz na przykład kradnie dla nas ogień, gdzie inni bogowie przynoszą nam jakąś inną wiedzę, jakieś inne dobra. Także mamy z tym do czynienia w sumie nieustannie.
Więc zakładamy, że w jakiś sposób ma to nauczyć ludzkość czegoś. Tyle, że tak naprawdę nigdy się niczego nie nauczyliśmy chyba jako ludzkość i nie za bardzo rozumiemy te lekcje, bo za każdym razem podcinamy gałąź, na której siedzimy, za każdym razem wiedzę, którą zdobywamy, najpierw używamy przeciwko nam samym i wyniszczamy się nawzajem. Ciągle jest z tym problem. Być może dlatego tym ostatnim masowym takim zjawiskiem w sensie czegoś nadprzyrodzonego, czegoś, co jest nie z tego świata, które ukazuje się w większej ilości ludzi, to są właśnie pojawianie się UFO w momencie, kiedy my ludzie robimy eksperymenty z bronią nuklearną, bo tych przykładów jest wiele i praktycznie można uznać, że są czymś absolutnie normalnym w sytuacji, kiedy ma dojść do takiego doświadczenia, że niemalże za każdym razem, kiedy doprowadza się na przykład do detonacji nuklearnej, na kilka sekund czy na kilkanaście sekund przed taką detonacją takiego ładunku nuklearnego pojawia się UFO, które nagle znika w tym wielkim grzybie atomowym, który gdzieś tam eksploduje. Mamy też inne historie, chociażby jak ta z Bentwater, czy z rozmaitych baz wojskowych, gdzie w tajemnicy przetrzymywano pociski nuklearne i czy były to super tajne jakieś instalacje nuklearne, wojskowe instalacje nuklearne i pojawiały się nagle jakieś właśnie pojazdy kosmiczne, które włączały je, wyłączały, które robiły różne rzeczy i tak jakby chciały powiedzieć, że nie jest to zabawa z zapałkami w magazynie z fajerwerkami i bardzo łatwo można doprowadzić do tego, że cała nasza planeta i my wszyscy na niej zostaniemy zniszczeni. W jaki sposób to się rozprzestrzenia na naszą sferę pozaziemską, kiedy mówimy na przykład o ludzkich lotach w przestrzeń kosmiczną. Na przykład to, że pojawiają się jakieś nieznane obiekty, jest czymś absolutnie normalnym, niemalże codziennym na stacji kosmicznej. Czy wielu astronautów, czy kosmonautów, wędrując na naszej orbicie okołoziemskiej, również widziało coś, co jakby chciało nam się pokazać tylko dlatego, żeby móc zasugerować, że to, co robimy, jest obserwowane i być może będzie w jakiś sposób skorygowane. Być może taką korektą było na przykład zaprzestanie lotów na Księżyc. Do dziś nie znamy źródeł i powodów, dlaczego program kosmiczny został zatrzymany raptownie i ludzie przestali lecieć na Księżyc, stracili nagle zainteresowanie Księżycem. Dziś jest taki jakby renesans te Księżyca i jest chęć powrotu na Srebrny Glob, ale idzie to bardzo, bardzo ślamazarnie. Mimo, że technologia zwiększyła się, jej możliwości zwiększyły się 10-krotnie, a może nawet i 100-krotnie. Nie ma czegoś takiego. Istnieje coś, taki rodzaj rezerwy przed zbyt gwałtowną eksploracją tej przestrzeni kosmicznej. Właśnie dlatego, że jakby ma się wrażenie z uwagi, że istnieje tam coś, co raczej będzie nas przed tym powstrzymywało i być może ten nasz krok jest zbyt raptowny, zbyt pochopny. Być może do końca do niego nie dorośliśmy. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, niemalże każde nasze osiągnięcie przekładamy na to, żeby zrobić krzywdę drugiemu człowiekowi. Na przykład o ile istnieje międzynarodowy układ, aby nie zbroić, nie wprowadzić zbrojeń w przestrzeń kosmiczną, to dziś już nie ma wątpliwości, że wszystkie mocarstwa kosmiczne mają już w przestrzeni kosmicznej swoją broń. O ile nie jest to za każdym razem broń, która może razić drugiego przeciwnika, no to są to satelity szpiegowskie, czy jakieś historie, które mają wprowadzić dezinformację w sensie takim, że na przykład mogą doprowadzić do tego, że jakieś systemy technologiczne, na przykład powiedzmy jest elektrownia atomowa, którą zawiaduje komputer i poprzez wprowadzenie pewnej częstotliwości zakłóceń można zakłócić pracę tego komputera i doprowadzić do olbrzymiego nieszczęścia. Wszystko to można zrobić z przestrzeni kosmicznej. I dlatego ta nasza zabawa w nasz rozwój, w naszą eksplorację świata, a później wszechświata, jest czymś, co może być niebezpieczne dla nich. I stąd być może ta koncepcja tych kosmicznych nauczycieli, którzy pojawiają się we właściwych momentach i próbują nam dać coś do zrozumienia. Nie robią tego w sposób bezpośredni, dlatego aby ukryć swoją tożsamość. Jak pamiętamy z tych wszystkich historii starożytnych, biblijnych i innych temu podobnych, bogowie zazwyczaj bardzo niechętnie tą swoją tożsamość przed nami odkrywali i te wszystkie tajemnice, skąd są i jaka jest sfera ich działania i funkcjonowania. Zawsze mieli do nas olbrzymią rezerwę, więc być może właśnie ten sposób wpływania na nas poprzez te właśnie
te zjawiska, o których wcześniej wspomniałem, jest taki właśnie bardziej dyskretny, ale jednocześnie na tyle mocny w swoim przekazie i dosadny, aby dotarło coś do nas i moglibyśmy zdążyć coś jeszcze w sobie zmienić, aby zażegnać to niebezpieczeństwo, jakie sami dla siebie każdego dnia produkujemy. Dziękuję. To może teraz Piotr Cielebiaś. Ta tematyka wykracza tak naprawdę poza, albo wkracza w inne rejony, które nie zawsze są z ufologią związane, bo z jednej strony ci kosmiczni pedagogowie i nauczyciele z kosmosu kojarzą się z książkami Denikena, które de facto gdzieś tam na początku przepisał od kogoś. O tym jeszcze kiedyś powiemy. Albo z serialem Starożytni Kosmici. Ale mało kto już kojarzy tych kosmicznych pedagogów tak naprawdę z takim zjawiskiem jak objawienia maryjne, gdzie też pada pewne przesłanie. Do nas, jako do ludzi, docierają z różnych źródeł różnego rodzaju informacje. I nie zawsze są to informacje, które zdobywamy w sposób typowy, czyli ucząc się. Czasami są to informacje, które przychodzą do nas z jakimś systemem parapsychicznym. I to jest jedna z tajemnic, która choć nie jest inkorporowana do ufologii, to bardzo blisko się od nią opiera, bo zarówno ci starożytni bogowie przekazywali jakąś wiedzę, chociaż bardzo konkretną, tak i w objawieniach maryjnych przekazywana jest pewna wiedza, choć już jest to raczej nie wiedza, ale sposób zapanowania nad ludzkością, czyli jakaś siła, która za tym stoi, stara się powstrzymać ludzkość od pewnego rodzaju działań, lub też przekazać pewien, często bardzo lapidarny komunikat, wzywając nas na przykład do porzucenia takiej drogi rozwoju, jaka jest obecnie, i zaczęcia na przykład stopniowych reform społecznych, czy też nawet zmiany totalnej moralności. Ta sama nauka wynika w zasadzie ze spotkań z przedstawicielami obcych cywilizacji, rzekomych obcych cywilizacji, bo ci ufonauci też zaskakująco przypominają te istoty, które towarzyszą nam w różnej formie od zawsze. I ci ufonauci często mają bardzo zbieżny pogląd z Maryją, ze wszystkimi prorokami, z bogami, z bytami channelingowymi, z duchami, ze wszystkimi informacjami, które wysyłane są do nas z tajemniczego źródła X. Kosmici również nawołują do zmiany, czasami po prostu straszą. Twierdzą jednak, że idzie coś złego, bo człowiek troszeczkę za bardzo sobie pozwalał na Ziemi, zniszczył ją w dużym stopniu, no i może na dobrą sprawę za 100-200 lat już kolejne pokolenia będą musiały myśleć nie o tym, czy dalej rozwijać technikę, tak? Tylko czy po prostu jak sprawić, by przeżyć i uciec z tej Ziemi. I to może być niełatwe. Ktoś daje nam do zrozumienia, że na obecnym etapie na przykład rozwoju nasz postęp idzie w trochę złym kierunku i może się stać właśnie tak, jak mówiłem, że jako cywilizacja nie damy rady dalej. Załamiemy się i za kilka wieków nic po nas nie zostanie. Ziemia wyschnie na wiór. Nie będzie się tu dało żyć, ale też nie będzie się dało stąd uciec. I to jest coś, o czym mówią nam te wszystkie tajemnicze przesłania i źródła. One się koncentrują na takiej trochę banalnej sprawie, jak często moralizatorstwo, ale z drugiej strony dają nam coś do zrozumienia, uczą nas czasami w sposób masowy. Skąd ci pedagodzy pochodzą? Czy oni są kosmiczni? Czy oni pochodzą z innego wymiaru? Wspominałem już Terence'a McKinna, który twierdził, że człowiek jest zdolny do kontaktu z innymi wymiarami, no ale musi wprowadzić się w odpowiedni stan. Nie zawsze jest to możliwe poprzez normalny stan świadomości. Czasami się trzeba wspomóc psychodelikami. Czyli ten kontakt nasz z czymś, co nazywamy inną rzeczywistością, z czymś z wyższym wymiarem bytu, z wyższą wibracją bytu, to wiem, że to są bardzo niesprecyzowane pojęcia. To są terminy funkcjonujące w ezoteryce od lat,
ale głęboko niesprecyzowane. Ale też trudno użyć jakichś zamienników, tak? My wyczuwamy jakoś podskórnie, czy też na podstawie analizy dostępnych tutaj poszlak, że istnieje coś jeszcze, że człowiek ze swoją świadomością, inteligencją jest tylko na pewnym poziomie i istnieje jakiś poziom wyższy, na który no, nie wszyscy mają dostęp, niektórzy się czasami na niego otwierają, niektórzy się tam dostają, no ale nie jest ogólnie dla człowieka zamknięty. Ale stamtąd czasami wyciągana jest ręka do nas przez tych, którzy tam mieszkają i czasami dostępna jest pomoc. Oni czasami mogą na nas pasożytować, ale czasami też mogą w różny sposób pomagać. Problem jest taki, że oni nie mogą zrobić tego fizycznie. A skoro nie mogą zrobić fizycznie i przybierają różne formy, to także ten wymiar nie jest prawdopodobnie realny. Jest czymś innym. Jest czymś, co nie jest możliwe w 100% do zamanifestowania się w naszej rzeczywistości, bo dobrze wiemy, że natura zarówno UFO, jak i tych wszystkich wizji objawień maryjnych jest bardzo eteryczna. Niemniej jednak wszyscy, zarówno Ford, jak i Freisedo, jak i Kiel, zmierzali do jednego źródła, które tkwi gdzieś poza naszą rzeczywistością. Może to nawet jest złe porównanie, bo poza naszą rzeczywistością, cóż to znaczy poza naszą rzeczywistością? Poza tym, co odbieramy zmysłami. Czyli możliwe, że nasz kosmos, nasz wszechświat jest bardziej zróżnicowany, bardziej kompleksowy, tylko my tego nie rejestrujemy w żaden sposób. Nie będąc w stanie tego zauważyć, negujemy istnienie sił, które stoją poza nami i one są może nawet inteligentne, a z drugiej strony te siły ewidentnie na nas w jakiś sposób działają i z tego się biorą odwieczne problemy, o których my dyskutujemy, bo my tego nie widzimy, a to na nas działa, tak? Czyli istnieje nad nami coś, co czuwa, a tutaj nie chcę wprowadzać dodatkowego zamętu, bo my, jak mówiłem, rozpatrujemy dzisiaj różne możliwości i te możliwości są czasami skrajnie odmienne. Jedne mówią o tym, że ktoś nad nami czuwa dosłownie, czyli jest nad nami ktoś z krwi i kości, kto nas pilnuje, kto nas wiedzie za rękę, trzyma palec na przycisku stop i kiedy ziemianie dojdą do pewnego punktu, to oni zareagują, tak? Ale to są też inne koncepcje, które mówią, że to źródło tego nadzoru jest niefizyczne. Ono tkwi po prostu w naszym kosmosie i tylko my go nie widzimy. Stoimy na spodzie tej drabiny, nie mogąc się wychylić, nie mogąc zobaczyć tych, którzy są szczebel wyżej. Natomiast odczuwamy w jakiś sposób ich istnienie i wąchamy ich buty od spodu. Także tak to wygląda. No i jest jeszcze kolejna możliwość, o której mówiłem. Taka, że tym nauczycielem, tym obserwatorem może być sama Ziemia. Te znaki, które otrzymujemy, ta wiedza, którą otrzymali nasi przodkowie, chociażby o tym, jak wiedza dotycząca roślin, wiedza dotycząca roślin jadalnych i leczniczych, wiedza dotycząca różnych innych aspektów związanych z przetrwaniem, mogła pochodzić od samej Ziemi, może być elementem, który jest głęboko wbudowany w przyrodę, tylko człowiek po prostu zapomniał, że on się też z przyrody wywodzi i nie umie z nią już rozmawiać, nie potrafi, przynajmniej nie wszyscy. Tak więc temat, jak to zwykle bywa w debatach ufologicznych, jest dużo, dużo bardziej kompleksowy, niż by się mogło wydawać tym, którzy przylgnęli do tej jednej hipotezy, że byli tam kiedyś bogowie z kosmosu, którzy nas czegoś nauczyli, a oni mogą cały czas nas uczyć. I to jest główny problem. Marku? Jak to dobrze czasami być trzecim w kolejce, jeśli chodzi o wypowiedź. Powiem, że zarówno wypowiedź Chrisa, jak i Piotra bardzo mnie zainspirowała. Jeśli chodzi o Chrisa, kiedy mówił o snach, zdałem sobie sprawę, że tyle razy czytałem wypowiedzi naukowców, którzy mówili o tym, że czasami bardzo, bardzo, bardzo takie zniuansowane, bardzo, bardzo, bardzo odkrywcze koncepcje naukowe pojawiały się właśnie w snach. Ja proponuję słuchaczom zabawę, próbę odnalezienia
ile razy w historii nauki pojawiało się zdanie, że główna koncepcja danego odkrycia, danej teorii pojawiła się we śnie. Ja powiem, że na pewno przeczytałem o tego rodzaju zdania przynajmniej kilkadziesiąt razy. Czy to jest przypadek? No, znowu, można o tym dyskutować. W każdym razie myślę, że w historii nauki tego rodzaju zdania, nie myślę, wiem, że w historii nauki tego rodzaju zdania o odkryciach, o koncepcjach, które pojawiały się w snach, są bardzo częste i to po prostu wystarczy przeszukać wypowiedzi naukowców z historii nauki, przynajmniej od średniowiecza, żeby odnaleźć właśnie tego rodzaju zdania. Natomiast wypowiedź Piotra zainspirowała mnie do tego, żeby powiedzieć o tym, że jeśli chodzi o różnego rodzaju nauczanie, przekazywanie różnego rodzaju koncepcji przez obcych, w każdym razie przez te istoty, o których rozmawiamy, tego rodzaju takim przewodnikiem po różnego rodzaju koncepcjach przekazywanych przez obcych może być, i tu odrobina reklamy, książka Przemysława Nowakowskiego Ponadwymiarowi. Tam znajdziemy całą plejadę postaci z historii, które wymykały się takim prostym definicjom, które przekazywały nam pewne koncepcje, przekazywały nam pewne nauki. Tu odwołuję się do tego, co jest zawarte w pytaniu, czyli chociażby przekazów maryjnych, ale w ogóle wszelkich nauk, które są przekazywane. Tu krótka uwaga, Przemysław Nowakowski to jest osoba bardzo znana. Po pierwsze, współpracownik Nieznanego Świata, który regularnie w Nieznanym Świecie pisuje o filmach i te recenzje ja czytam zawsze z bardzo dużym zainteresowaniem, ale też wspólnie z Wojciechem Chudzińskim, zastępcą redaktora naczelnego Nieznanego Świata, prowadzą dział, w którym miesiąc po miesiącu zapoznają czytelników z różnego rodzaju doniesieniami ze świata dotyczącymi spraw niezwykłych, spraw, które wymykają się akademickiej nauce. Dlatego wspominam o tej parze, ponieważ jeśli chodzi o przekazy maryjne, o których mowa była w pytaniu, obaj panowie, czyli Wojciech Chudziński oraz Przemysław Nowakowski, wydali w swoim czasie książkę pod tytułem Kręgi Cuda Kwanty, o której już mówiłem, która może być również przyczynkiem do tego, żeby zgłębić, a w każdym razie zainteresować się tajemnicą, o której cały czas rozmawiamy. Myślę, że lektura tej książki, lektura tej książki w jednych wzbudza wręcz wściekłość. Znam takie osoby, które twierdzą, że to po prostu się wszystko nie skleja, że to w ogóle nie ma sensu. Ja jestem zwolennikiem tego, że ta książka ma głęboki sens i trzeba po prostu poświęcić chwilę czasu, przeczytać ją bardzo uważnie, a wówczas to, co pojawi się po tej lekturze, może być bardzo, bardzo frapujące. Przynajmniej dla mnie ta lektura taka była. I warto zapoznać się z tą książką. Wracając do pytania, powiem, że najkrócej, jak można na to pytanie, to każda z potencjalnych możliwości, które pojawiły się w pytaniu, jest możliwa. To znaczy, ja nie jestem w stanie, ponieważ poruszamy się, to jest duży stopień abstrakcji. Bardzo spekulatywnie, myślę, należy podchodzić do tego wszystkiego. Dlatego, tak jak powiedziałem, każda z wersji, które pojawiły się w pytaniu, każda z koncepcji, która się w tym pytaniu pojawiła, według mnie jest możliwa. Dlatego i to myślę, jeśli chodzi o odpowiedź, tyle. Dziękuję. I przechodzimy do ostatniego pytania z naszej ściśle tajnej listy pytań. Panowie, czy nadzorcy sprawujący nad nami kontrolę muszą koniecznie być obcymi? A może to siły całkiem ziemskie, możne rody lub inne grupy nacisku, które od wieków kręcą bąkiem o nazwie Ziemia? Może tym razem pierwszy niech się wypowie Marek Żelkowski. Marku? Och,
Ja myślę, że to ostatnie pytanie to jest właściwie punkt wyjścia do jakiejś kolejnej debaty, bo to właściwie dotykamy teorii spiskowych dotyczących różnych zagadnień. To znaczy możemy do tych tematów podejść z różnych stron i tych koncepcji jest bardzo wiele. Myślę, że zasługują one na jakąś kolejną debatę, która by poruszała te właśnie koncepcje, czyli możliwość tego, że UFO to tak naprawdę UFO dla maluczkich, a dla możnych tego świata obiekty jak najbardziej zidentyfikowane. Bo dopuszczalna jest, myślę, nawet elementarnej logiki, taka oto koncepcja, że wszyscy badacze UFO zostali wyprowadzeni w pole, to znaczy przez ludzi, przez możnych tego świata, którzy w jakiś tam sposób manipulują naszą rzeczywistością, manipulują naszymi spostrzeżeniami, naszymi koncepcjami tego świata. I to jest, myślę, teoria bardzo prawdopodobna, nie odwołująca się do innych istot z innego świata, do istot z innego wymiaru, tylko szukająca wyjaśnień tu na Ziemi. Ja powiem tak, dlatego mówię o kolejnej debacie, ponieważ rozmaitych koncepcji dotyczących, no nie wiem jak to nazwać, czy UFO, czy może to już nie UFO, w każdym razie obiektów, które pojawiają się na niebie, a które nie są związane z innymi wymiarami, z przybyszami z innych planet, tylko z ludzką cywilizacją jest bardzo dużo i żeby o nich mówić, myślę, potrzeba sporo czasu. Wydaje mi się ta teoria tak samo dopuszczalna, tak samo ciekawa, jak te, o których mówiliśmy wcześniej. To znaczy tych koncepcji spiskowych, bo tu wkraczamy w teorie spiskowe, ale jak udowadnia kilka filmów i kilka książek, o których moglibyśmy porozmawiać. Samo pojęcie teoria spiskowa zostało tak wszczepione ludziom na takim poziomie, że dzisiaj samo użycie tego sformułowania powoduje, że ludzie nie traktują poważnie wszelkich koncepcji, które ukrywają się, czy też są przypisane, czy też są nazwane teoriami spiskowymi. Tymczasem myślę, że warto o tym porozmawiać. Warto porozmawiać o tym, że być może te wszystkie mniej lub bardziej demoniczne, mniej lub bardziej złowrogie koncepcje, które dotyczą zjawisk widywanych na niebie, być może wcale nie są związane, tak już powiedziałem wcześniej, z przybyszami z daleka, bądź w każdym razie z istotami odmiennymi od nas, a być może rzeczywiście mamy do czynienia z jakimiś tam knowaniami, w każdym razie próbami przejęcia kontroli nad ludzkością. To jest, myślę, teorie ciekawe i warte rozważenia. Dziękuję bardzo. Piotrze? W starożytnym Egipcie szafarzami wiedzy, no nie tylko w starożytnym Egipcie, a to taki bardzo dobry przykład. Tymi szafarzami wiedzy byli kapłani. Oni wiedzieli na przykład, znali tajniki astronomii, wiedzieli jak opracować kalendarz, wiedzieli kiedy wyleje Nil, znali też medycynę, znali podstawy prostej chemii. Także byli w stanie w jakiś sposób mamić no, posiadali pewną wiedzę. Wydaje mi się, że ten system, ten schemat funkcjonował też w późniejszych epokach. Tworzyły się pewne grupy, które daną wiedzę posiadały. Istnieją prawdopodobnie też grupy
posiadające wiedzę, która była popularna w czasach, albo opierające się o filozofię, która była popularna w czasach starożytnych, kultywujące tą wiedzę, kultywujące chociażby filozofię hermetyczną, które w jakiś sposób widzą inaczej sposób funkcjonowania naszego świata, niż to ogólnie się przyjmuje, bo światopogląd na świecie jest, że tak powiem, spolaryzowany, ale też jedynie pomiędzy pewnymi źródłami, tak? Czyli mamy do czynienia zwykle z kręgami kulturowymi, które w których funkcjonują dane koncepcje religijne lub polityczne. I zestaw tych idei jest ograniczony. Natomiast istnieją pewne grupki, tajne stowarzyszenia, zresztą one istniały zawsze, które odwołują się do innych koncepcji działania naszej rzeczywistości lub historii. I teraz pytanie, czy te grupy mogą posiadać wiedzę, która jest w jakiś sposób bardziej prawdziwa niż to, niż ta chaotyczna wiedza, o którą opiera się wszechświat, świat, który zmierza nie wiadomo w jakim kierunku obecnie. Wydaje mi się, że grupa, że wiedza, filozofia kapłanów egipskich przetrwała w postaci hermetyzmu, była dostępna pewnym określonym osobom. Potem to wszystko zaczęło funkcjonować jako okultyzm, jako filozofia potem ezoteryczna. Okultyzm od ezoteryki różni się tym, że okultyzm jest to wiedza tajemna, natomiast ezoteryka jest to wiedza tajemna dla wszystkich. Tylko pytanie, czy to, o czym mówimy, zawiera się w tym w tych kręgach, tak? Bo owszem, można powiedzieć, że nadzorcy Ziemi, kiedy chcieliby w pełni kontrolować naszą planetę, to musieli zawrzeć układ z pewnymi grupami, które w ich imieniu sprawowałyby rządy. I to one byłyby pewnego rodzaju namiestnikami w takim rodzaju kosmicznego systemu lennego i oni by za jakieś pewne określone dobrocie, być może za ukonstytuowanie ich jako warstwy rządzącej, pełniłyby na Ziemi wiedzę. I tą koncepcję znamy z książek Sitchina. Pamiętamy, że Sitchin nawet chciał pod koniec życia przebadać zwłoki pewnej szczątki, pewnej sumeryjskiej królowej, którą tytułowano półbogiem, twierdząc, że może ona kryć potwierdzenie jego teorii o tym, że w niektórych ludziach płynie krew tych przybyszów z kosmosu. No oczywiście jest to teoria spiskowa, bo jeżeli byśmy poszli tym torem, to dojdziemy do wniosków pokrewnych Aikowi, że świat jest opleciony pewną strukturą zależności. No akurat to, że na świecie jest tak, że szczerze mówiąc ręka rękę myje, szczególnie w tym systemie kapitalistycznym, no to jest fakt. Jesteśmy na dole pewnej drabiny, którą jest większy system polityczno-społeczny i gdybyśmy go zaczęli rozbierać tak na czynniki pierwsze, to odkryjemy, że tam nie ma miejsca tak naprawdę na żadnych kosmitów czy na żadnych iluminatów. Są to po prostu grupy wpływu, grupy nacisku wywodzące się jeszcze z dawnych czasów, z XIX wieku lub wcześniej, które po prostu mając dawniej zasoby, mając kapitał, mając pieniądze, potrafiły w jakiś sposób ukształtować tą politykę tak, żeby ich zawsze było na wierzchu. Ci ludzie zawsze pozostają z tyłu, to są decydenci grupujący się w różnego rodzaju klubach, to są osoby wpływające na politykę, ale ich siłą napędową jest pieniądz, wydaje mi się, a nie kontakt z istotami z kosmosu. Natomiast to, czy oni kręcą bąkiem o nazwie Ziemia? Tak, i to porównanie Ziemi do bąka, takiego zarówno w odniesieniu do bąka zabawki, jak i do bąka innego, chodzi mi o wada oczywiście, jest jak najbardziej trafne. Ziemia od zawsze kręci się w jakimś szaleńczym tańcu. Jest po prostu grupa, która korzysta z tej zasady dziel i rządź i która korzysta z tej zasady, aby był po prostu wieczny bajzel.
I to tyle ode mnie. Drodzy Państwo, zapraszamy za tydzień, chociaż jeszcze do tej, na chwilę obecną nie wiemy, Marku, prawda, co będziemy za tydzień przerabiać. Skłaniamy się ku jakiemuś odcinkowi o UFO w Polsce. Tak, wstępnie ustaliliśmy, że za tydzień omówimy temat zapomnionych, bliskich spotkań na terenie Polski. Tak, ale to jeszcze zobaczymy. Fajna dzisiaj była audycja, daliśmy... My, mam nadzieję, Państwu szerokie spektrum do rozmyślań. Pokazaliśmy, że jest jednak wiele dróg interpretacji, a ja się już z Wami żegnam i zapraszam za tydzień. Cześć. Dobranoc, cześć Marku. Dziękujemy, cześć, Piotrze. Bardzo serdecznie. Cześć, 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 Marku. I do usłyszenia w następną niedzielę. A jeszcze teraz oddamy na koniec głos Chrisowi Miekinie. Chrisie. No więc to pytanie, kto puszcza tego bąka, czy ludzie, czy kosmici, może jedni i drudzy razem, pospołu, bo już tu panowie wcześniej wspomnieliście o tych najrozmaitszych teoriach konspiracji, które w jakiś sposób wskazują na jakieś najrozmaitsze tajne uwikłania i połączenia. I teraz za każdym razem, kiedy przyjrzymy się tym teoriom zwanym teoriami konspiracji, bardzo wnikliwie, za każdym razem, kiedy dojdziemy do ich źródeł i zawsze będzie jakaś siła nadprzyrodzona, jakaś siła pozaziemska. W najdawniejszych czasach będą to bogowie, którzy namaszczali władców, królów, proroków do tego, aby rządzili ludźmi na ziemi. Później mamy do czynienia z grupami ludzi, którzy nagle nawiązują kontakt, czy to z szatanem, czy to z jakimś innym duchem, czy to z jakimiś upadłymi aniołami, czy z jakimiś innymi siłami, które bardziej przypominają siły demoniczne, które ich w jakiś sposób wspierają i pomagają im w realizacji ich własnych celów. I za każdym razem w tej sytuacji możemy znaleźć, że tak to połączenie, że ta hybrydyzacja, o której wcześniej mówiliśmy, ona funkcjonuje od samego początku, od samego zarania, że ci ewentualni kosmici, którzy chcieliby czy nas czegoś nauczyć, czy dokądś nas doprowadzić, czy zrobić nam krzywdę, czy przeprowadzić swoje własne eksperymenty, potrzebują pomocników tutaj na Ziemi. Potrzebują takich właśnie ludzi, którzy będą im w jakiś sposób oddani, a jednocześnie będą pilnować, żeby ich plan i program został zrealizowany. I takim tutaj niepokojącym elementem, który potwierdza w jakiś sposób, że tak właśnie jest, jest ta obsesja tych wszystkich władców, obsesja czystości krwi, obsesja tej błękitnej krwi, obsesja tego, żeby nie mieszać jej z innymi. Tak jakby coś w niej było specjalnego, jedynego w swoim rodzaju, coś, co uzyskali od tego swojego Boga. Jakikolwiek Bóg by to nie był, bo przecież królowie chrześcijańscy byli pomazańcami bożymi. Kiedy popatrzymy na to, co się działo z Mahometem, on miał ciągle do czynienia z istotami pozaziemskimi. Budda także wchodził w inny stan kompletny świadomości, był w zupełnie w innym świecie, tym właśnie wielowymiarowym, który też omawialiśmy, i z niego nauczał swoich ludzi, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Każda religia, która tak na końcu w tej swojej najprostszej formie kontroluje nasze zachowanie, ma to takie transcendentne połączenie z jakąś siłą pozaziemską, którą możemy różnie interpretować, że być może nie jest to tylko i wyłącznie energia kosmiczna, ale być może jest to siła inteligentna, siła niekoniecznie boska, siła po prostu jakiejś obcej cywilizacji, jakiejś grupy, która pochodzi z innej planety i chce ingerować w nasze ziemskie sprawy. I dlatego mówiąc, kto kręci tą Ziemią, zbyt niepokojące właśnie dla mnie jest to, że to przywiązanie do tego, kto z jakiej rodziny pochodzi, z kim się zadaje, z kim się wiąże. I najbardziej wstrząsające w tym wszystkim jest to, że te powiązania, te rodzinne, tych grup krwi, które daleko wykraczają poza zasięg tylko i wyłącznie klanu, one trwają od tysięcy lat. W formie zupełnie niezmiennej, nieoczekiwanie odkrywamy, że ludzie, którzy wydawałoby się nie mają żadnych powiązań jakichś historycznych z władcami historycznymi na świecie, nagle te powiązania się gdzieś jednak znajdują. Teraz widzimy obsesyjną pracę nad ludzkim genomem. Ktoś zbiera dane genetyczne, istnieje bank danych, genetyczny bank danych, który pracuje bardzo intensywnie, pracuje dość dyskretnie
i cicho, kolekcjonuje mnóstwo tych danych i chce objąć nimi praktycznie całą Ziemię, żeby każdy unikalny kod genetyczny każdego z nas był w ich banku. I teraz tu się można zastanawiać nad celem, bo oczywiście zbieranie tego typu danych kosztuje olbrzymie pieniądze i ktoś na te pieniądze bez gadania wykłada. Nie ma problemu z pieniędzmi, żeby ten bank, genetyczny bank danych, bardzo drogi bank, świetnie funkcjonował. Nieoczekiwanie ten genetyczny bank ma taki bardzo silny romans na przykład z Mormonami. Mormoni, cała ta grupa religijna, czy jak inni wolą, sekta religijna, miała obsesję genów i pochodzenia od samego swojego zarania i kolekcjonuje te dane od samego swojego początku. I oni w jakiś sposób w tym banku genetycznym partycypują. I teraz pytanie by tutaj brzmiało, czy jest to chęć utrzymania tej pewnej linii genetycznej, czy określenia dokładnie linii genetycznej i wiedzy na temat każdego z nas, czy też być może jest to poszukiwanie tej zagubionej błękitnej krwi, tego genu, który dano nam wprost od Boga, czy wprost od tych ludzi z innej galaktyki, którzy przybyli dawno, dawno temu na Ziemię i ulepili nas takim, jakim my jesteśmy teraz, ulepszali nas później, czy też według nas pogarszali nas nieco później, ale ci pierwsi, którzy pochodzili wprost od nich, gdzieś się rozmyli w tym naszym ludzkim oceanie. I być może istnieje bardzo silne uzasadnienie, że jednak ich geny gdzieś tam istnieją, stąd ten bank genów tak usilnie ich poszukuje. I tak olbrzymią danych stara się w tej chwili zebrać w jednym miejscu i móc je w jakiś sposób przeanalizować. Dlatego mnie ta linia krwi bardzo niepokoi. Zwłaszcza, że dochodzi się w pewnym momencie do takiej sytuacji, że ludzie, którzy reprezentują taką linię krwi, za wszelką cenę starają się ją ukryć. Starają się zatrzeć ślady, skąd przyszli. I ciągle widzimy, że mimo tego, że na świecie zmieniają się granice, jedne ludy wymierają, pojawiają się mnóstwo innych historii, zmienia się technologia, zmienia się patrzenie na świat, zmienia się praktycznie wszystko, to one są praktycznie, te linie krwi są praktycznie kompletnie niezmienne. One ciągle funkcjonują i funkcjonują tak samo skutecznie. Od momentu swojego powstania aż do czasów dzisiejszych. I to mnie właśnie w tym wszystkim niepokoi i dlatego widząc ich oczywiście jako ludzi, nie jako kosmitów, mam takie przeczucie, że być może mają one w jakiś sposób związek z tym, że właśnie kiedyś ci kosmici przybyli na Ziemię i stworzyli nas takim, jakim jesteśmy dziś. I na przykład wiele sytuacji historycznych nawet można tłumaczyć pod tym właśnie względem. Bo na przykład taka historyczna sytuacja to taka dygresja w zasadzie będzie na koniec, może niepotrzebnie przedłużam, ale zastanawiałem się kiedyś nad fenomenem, dlaczego dokonano rozbiorów Polski, jak to się stało. Wcześniej nigdzie takiego fenomenu nie było, żeby nagle jedno państwo zostało rozłożone na części pierwszej i zniknęło z powierzchni Ziemi. Tak potężne państwo, jakim była Polska przez kilkaset lat, była potężnym, olbrzymim mocarstwem ze swoją własną, silną kulturą, potężną armią. Nagle to się wszystko rozsypało w proch dosłownie, rozpadło się w ciągu 100 lat i na następne 100 lat zniknęło z mapy świata. I nagle przyszło mi do głowy, że być może ma to właśnie związek z tą linią krwi, bo nagle w Polsce, kiedy wymarli Jagiellonowie, władcami Polski byli królowie elekcyjni. Każdy z nich miał inną linię krwi ze sobą. I w związku z tym Polska stała się takim trochę bankartem. Nikt nie wiedział, czy można na nią liczyć, kto nią będzie rządził, jaką linią ona podąża, jaka sieć zależności będzie występować, bo ona się może zmienić wraz z następnym królem elekcyjnym. Dlatego wszystkie te kraje dookoła, które tą swoją linię krwi miały długą i pełną tradycji, doszły do wspólnego wniosku, mimo że były same wobec siebie bardzo wrogo nastawione, tu były idealnie zgodne, że trzeba to rozłożyć na części pierwszej, zlikwidować coś takiego, co jest kompletnie niestabilne i niezagospodarowane, gdzie linia krwi zniknęła, wyginęła. I taki kraj praktycznie nie ma prawa do dalszej egzystencji. Na szczęście pomylili się. I mam nadzieję, że tak to będzie dalej trwało, ale to taka dygresja, która pokazuje, że linia krwi, która zawsze ma to swoje takie bardzo metafizyczne i wręcz kosmiczne pochodzenie, jest silna i ponieważ pochodzi nie z tego świata, siłą rzeczy wskazuje na to, że istnieje jakiś związek między właśnie człowiekiem, który kręci tą ziemią, ale nie kręci tą ziemią we własnym imieniu. Kręci w imieniu kogoś, kogo nazywa Bogiem, Jahwe,
nazywała Lachem, kimś jeszcze innym. Także tak mniej więcej widzę ten problem. Dziękuję bardzo. I na tym możemy zakończyć kolejną, 36. już debatę ufologiczną online. W dzisiejszej debacie wzięli udział nieobecni już na Skype'ie Piotr Cielebiaś z portalu Infra i czasopisma Niestany Świat, a także pisarz science fiction i publicysta, również współpracownik Niestanego Świata, Marek Żalkowski. Dzięki jeszcze raz, Marku. Dziękuję bardzo. Dobranoc wszystkim. Oraz nasz niestrudzony poszukiwacz prawdy, Chris Mikina. Dzięki jeszcze raz, Chrisie. Oj, chyba rząd światowy Chrisa wzywa do zejścia z komputera. Także będziemy wszystkim się to już przydarzyło, także teraz była pora na mnie, że do mnie zadzwoni, zwłaszcza po tej linii krwi, więc zaraz się dowiem, co jest grane. Jeśli mnie nie będzie na następnej debacie, to znaczy, że mam problemy z rządem światowym. Mamy nadzieję, że jednak żadnych problemów nie będzie. Do mnie też ktoś próbował dzisiaj dzwonić poza anteną. No, na szczęście na antenie nie udało się wejść, także z mojej strony żadnych dźwięków jeszcze nie było, ale może teraz właśnie coś takiego się pojawi. Debatę od strony technicznej obsługiwał Marek Sękiewelios. Ponownie usłyszymy się w debacie ufologicznej już za tydzień. Wstępnie ustaliliśmy, że tematem następnej debaty będą zapomniane polskie bliskie spotkania trzeciego stopnia. Jeżeli coś się zmieni, to oczywiście damy Państwu znać w newsie na stronie Radia Paranormalium www.paranormalium.pl, a także na naszym profilu na Facebooku facebook.com/radioparanormalium. A dzisiaj dziękujemy już za uwagę. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień.